2. Timoteusz 2. Drugi rozdział z drugiego listu. Vers 1-13. Pierwszego do 13 wiersza. Drugi list do Tymoteusza. Drugi rozdział od 1 do 13. Ty więc, syn mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A to, co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni innych nauczać. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeśli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego, według mojej Ewangelii, dla której cierpię niczym złoczyńca, aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wiekuistą. Prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć nie może. Mamy przed sobą bardzo osobisty list. Jest to list, który pożegnalny. Jest to... Jest to swego rodzaju śpiew łabędzia. Jest to ein Testament. Jest to jakiś święty jakby testament. Jest to ostatni list, który apostoł Paweł napisał. Dlatego też i te ostatnie słowa, które wypowiada, mają bardzo duże znaczenie. My też to znamy, kiedy nasi ojcowie mówią do nas ostatnie słowa. I również znamy to, kiedy, czy zauważamy to, kiedy sługa Boży mówi do nas po raz ostatni. Również tak było w przypadku ostatnich słów Dawida, czy ostatnich słów Mojżesza. One są bardzo interesujące i wartościowe. Ten drugi list do Tymoteusza jest swego rodzaju przeciwstawieństwem do pierwszego. I przede wszystkim, jeśli chodzi o okoliczności, w których zostało to napisane. Gdyż w pierwszym liście do Tymoteusza Paweł jest na wolności. Ale ten drugi list, który akurat żeśmy też i to zresztą czytali, on jest związany. My znamy ten bardzo znamienny wiersz z listu pierwszego, trzeci rozdział, der zugleich das Thema des ersten Timotheusbriefes darstellt, 1. Timotheus 3, Vers 15. Który jest to pierwszy list, trzeci rozdział, wiersz 15, który możemy
nazwać tym wierszem, który nadaje temat temu pierwszemu listowi. Gdyby jednak moje przyjście odwlokło się, masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego i filarem i podwaliną prawdy. Das ist also so, dass Gläubigen die Versammlung des lebendigen Gottes bilden. A więc chodzi o to, że wierzący, zgromadzenie, którzy tworzą to Boże zgromadzenie. Und die Versammlung wird hier im ersten Timotheusbrief als Haus Gottes bezeichnet. I chodzi tutaj o to zgromadzenie i ono jest oznaczone, nazwane jako domostwo, domem Bożym. Der Gläubige ist ständig in diesem Haus. Wierzący znajdują się w tym domu na stałe. Er hat ständig den Charakter dieses Hauses zu verwirklichen. I on ma uzewnętrzniać charakter tego domu. Nicht nur wenn wir als Versammlung zusammenkommen. I nie tylko wtedy, kiedy zgromadzamy się jako zgromadzenie. Doch im zweiten Timotheusbrief ist das Haus ein großes Haus geworden. Ale w drugim liście do Tymoteusza czytamy, że ten dom stał się wielkim domem. Das finden wir in Kapitel 2, Vers 20. I to znajdujemy w drugim rozdziale, w 20 wierszu. Chcielibyśmy też ten wiersz przeczytać. Wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie do pospolitych. Ja w ciągu dnia dzisiaj też byłem w pewnym domu. Mogłem się tam poruszać, być tam. Ja byłem jako gość. Ja nie byłem tam gospodarzem. I mnie tam w tym domu nie należały się jakieś prawa. To główne prawo czy do zarządzania ma gospodarz w tym domu. I również tak samo jest w zgromadzeniu, w tym domu Bożym. Ten, który tam rządzi, Bóg, on wszystkim kieruje. A więc jak to do tego doszło, że z takiego domu powstał nagle dom wielki? Czy Bóg zmienił swoje zasady? W żadnym wypadku. Ale przedstawienie tego domu, czy to, co ten dom przedstawia teraz, jest bardziej jakby szerokie, czy zmieniło się. Dlaczego? Ponieważ do tego domu weszły różnorodne osoby, które wprawdzie wyznają, że są chrześcijanami, ale nie mają życia z Boga prawdziwego. I wtedy powstaje trudność. I wtedy tym bardziej potrzebna jest nam Boża łaska. Wtedy też i powstają różne trudności. Nie tylko jeśli chodzi o nasz stosunek do świata, ale również jeśli chodzi o dom Boży. Pomimo tego zachęca Paweł swojego przyjaciela Tymoteusza. I również my jesteśmy w podobnej sytuacji. Chrześcijaństwo stało się wielkim domem. I my powinniśmy się skoncentrować na zasady Słowa Bożego. I teraz właśnie Paweł pisze, będąc więźniem, swój ostatni list, aby pokrzepić swojego przyjaciela.
Czy on wszystko pisze tak kolorowo, przedstawia kolorowo? Nie, on pisze w pierwszym rozdziale bardzo konkretnie o cierpieniach. Mit anderen Worten, er sagt, Timotheus, unsere Aufgabe ist zu leiden. On mówi właściwie tak, byśmy to mogli powiedzieć prosto, Tymoteuszu, nasze zadanie, czy my jesteśmy tymi, którzy będą cierpieć. Und dieses Leiden zieht sich auch im zweiten Kapitel durch. A te cierpienia przechodzą nawet i do drugiego rozdziału. Im dritten Kapitel macht er deutlich, es gibt Hilfsmittel. W trzecim rozdziale mówi nam o środkach pomocnych, które nam mamy do dyspozycji. A później w czwartym pokazuje nam, że jeśli wszystko by zawiodło, to jednak mamy wiernego Pana. Um von den Leiden ein wenig zu sprechen, in Kapitel 1 lesen wir einmal den Vers 8. Aby, jeśli chcielibyśmy cośkolwiek o tych cierpieniach powiedzieć, to czytamy w pierwszym rozdziale, w ósmym wierszu. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga. In Vers 12 spricht er wieder von seinem Leiden. W wierszu 12 znowu pisze o tych cierpieniach. Und wenn wir noch Vers 15 hinzuziehen. A gdybyśmy jeszcze włączyli do tego wiersz 15. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Phygelos i Hermogenes. Also nicht nur der Druck von außen, von einer gottfeindlichen Welt. A więc nie tylko był to ucisk z zewnątrz, ze strony wrogiego Bogu świata. Sondern Paulus zeigt an seinem eigenen Beispiel, ich werde einsam. Ale Paweł mówi też o swoim własnym przykładzie i pisze, że on został sam. Der Mann, durch die Tausende, die Gnade des Herrn zu eingeführt worden. Ten mąż, przez którego tysiące ludzi doszło do wiary, pozostaje teraz samotny. Der Mann wird aber nicht bitter. Ale ten mąż nie stał się zgorzkniały. Der Märtyrertod stand vor ihm. Śmierć męczeńska była co prawda przed nim. Nein, die letzten Augenblicke wollte er dazu benutzen, Mut zu machen. Ale w tym ostatnim czasie on dał się użyć do tego, aby innym dodać odwagi. Mówi innymi słowy, Tymoteuszu, to się opłaca. Nie rezygnuj. I każdy z nas również dzisiaj ma pewną służbę, aby urzeczywistniać zasady Słowa Bożego. Nachdem er seine eigenen Leiden vorgestellt hat in Kapitel 1, kiedy on o tych swoich cierpieniach pisze w pierwszym rozdziale, kommt er jetzt speziell in Kapitel 2, Vers 1 auf Timotheus zu sprechen. Teraz w drugim rozdziale od pierwszego wiersza mówi bezpośrednio, zwraca się bezpośrednio do Tymoteusza. Er spricht ihn ganz persönlich an. On całkiem osobiście do niego mówi. Du nun. Tak więc ty. Wenn es ganz schwierig wird, dann ist jeder gefordert. Kiedy jest bardzo trudno, to każdy w ten sposób jest wzywany. My nie możemy się wtedy skryć. On chce mu dodać odwagi. To słowo tak więc przypomina nam też o takim zwrocie ale ty. To wyrażenie znajdujemy również w szóstym rozdziale pierwszego listu. Na przykład w 11 rozdziale, w 11 wierszu 6 rozdziału czytamy, ale ty, człowiecze Boże, unikaj tego. My możemy właśnie nawet w czasie upadku pozostać mężami Bożymi. Ale my również musimy też i w pewnych sytuacjach być gotowi, aby uciekać.
Nächste Stelle haben wir 2 Timotheus 3, Vers 10. Drugie miejsce mamy erste. 2 Timotheus 3, Vers 10. Drugie wyrażenie mamy w drugim liście, trzecim rozdziale, 10 wierszu. Lecz ty. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Widzimy znowu taki osobisty apel. On mówi, ty się wzoruj albo opieraj na Słowie Bożym. Ta zdrowa nauka, ta jest najważniejsza. Na tym wszystko można budować. Ty przecież mnie oglądałeś, obserwowałeś. Widziałeś moje zadania. Mój przykład. My musimy też i to zauważać, to duchowe życie. Zeigt er Glaube, Langmut, Liebe, Aussage. Die Grundsäulen des Christentums. A potem jeszcze dodaje, mówi o wierze, miłości i cierpliwości. To są te jakby filary, podstawy. Paulus sagt mit anderen Worten, ich habe es so gemacht, du hast es gesehen. Paweł mówi tak jakby, ja tak czyniłem, ty to widziałeś. I czyń tak samo. Dokładnie mnie naśladuj. Petrus 3, Vers 14 ist wieder das du aber. W 14 wierszu tego rozdziału czytamy znowu ty, ale. Trwaj w tym, czego się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogo się tego nauczył. On był wewnętrznie całkowicie przekonany. Denn er hatte ja gelernt, wusste, was die Basis war, das Wort Gottes. To, czegoś się nauczył, to znowu chodzi o Słowo Boże, o tą bazę. I on wie, co było tego źródłem. A więc widzimy, że w ten sposób zachęca Paweł swojego przyjaciela Tymoteusza. A ten czwarty apel znajdujemy w czwartym rozdziale, wiersz piąty, ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Aby widzieć to wszystkie rzeczy tak, jak one rzeczywiście wyglądają. Jeśli bym zdjął swoje okulary, to bym pewnych rzeczy nie widział dokładnie. A my właśnie powinniśmy tak widzieć je, jak one mają być widziane. A to możemy widzieć wtedy, jeśli kierujemy się tymi objawionymi prawdami Bożymi. Kierujemy się nimi. Czy nie powinniśmy dzisiaj tego wziąć do siebie całkiem osobiście? Te słowa, ale ty, ty więc. My może widzimy braci, którzy mają odpowiedzialność, niosą tą odpowiedzialność. Ale Słowo Boże chce powiedzieć do wszystkich, ale ty. A więc ty. Czy kobiety też? Kobiety dokładnie tak samo. Chociaż mają inne zadania. Następnym wyrażeniem, które czytamy, to dziecko moje albo syn mój. To przez to widzimy związek miłości. Jest to pokrewieństwo. Ty masz to same życie. Jestem ojcem. Jest to też i sprawa pochodzenia. I
tak też Paweł widzi to wszystko, chociaż jest w celi śmierci. Aby czuje tą odpowiedzialność, aby być w tym ostatnim momencie po krzepieniu i wzmocnieniem dla swojego, dla Tymoteusza. Im Deutschen würde ich nicht einen erwachsenen Mann als mein Kind anreden. Może w nim jako potocznym czy mowie nie mówi się do dorosłego człowieka, nie jest to w zwyczaju na przykład w Niemczech, aby mówić komuś dziecko, dorosłemu człowiekowi. Aber damals war es durchaus üblich. Ale wtedy było to powszechne. Und hatte nur positive Komponenten. I miało tylko znaczenie pozytywne. Co mówi, co oznacza bądź mocny. Co to oznacza? To znaczy, że też możemy być słabi. Rzeczywiście, możemy być słabi. Myśmy tutaj przyjechali samochodem. Das Auto ist viel stärker als wir als Person. Das Auto ist viel stärker als wir Menschen. Samochód na przykład jest mocniejszy niż my ludzie. Aber indem wir die Motorkraft benutzt haben, ale jeśli wykorzystujemy siłę silnika, hat das Auto uns hergebracht. To ono nas tutaj przywozi. Paulus sagt, Timotheus, es ist eine Kraftquelle da, die für jedes Bedürfnis ausreicht. A więc apostoł mówi w ten sposób: Tymoteuszu, dla każdego jest taka siła do dyspozycji. Das ist nur die Frage, nutzen wir diese Stärke? Jest tylko pytanie, czy my tę siłę wykorzystujemy. Das ist nicht eine Sache von unserer Muskelkraft. To nie jest nasze, to nie jest tylko sprawa siły naszej mięśni albo siły duchowej. Nie, Paweł mówi, skoncentruj się na Bożej łasce. To jest właśnie klucz, aby mieć siłę. To jest klucz do tego, aby mieć siłę, kiedy wszystko się wali. Kiedy wszystko się sypie. Kiedy w zgromadzeniu się dzieje nie tak, jak trzeba. Kiedy różnorodne trudności przychodzą. Tymoteuszu, bądź mocny w łasce. Czytajmy drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, dziewiąty wiersz. Zweite eins vers neun, ja? Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Paweł mówi, już przed wiekami, czy w wieczności została nam darowana łaska. Przecież nas w ogóle jeszcze wtedy nie było. Ale w łasce, albo ta łaska została nam darowana w Chrystusie Jezusie już wtedy. Nasze spojrzenie właśnie sięga ponad czas do wieczności. Der nächste Vers, Vers 10, zeigt, dass die Gnade Gottes wirksam geworden ist. Dziesiąty wiersz, ten następny z pierwszego rozdziału, widzimy, że ta łaska została, zaczęła działać. A teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. Dadurch, dass der Herr Jesus in die Welt gekommen ist, ist die Gnade Gottes personifiziert.
Przez to, że Pan Jezus przyszedł na ten świat, to ta łaska została spersonifikowana, objawiona. Możemy również przeczytać list do Tytusa, drugi rozdział, wiersz 11. List do Tytusa, drugi rozdział, 11 wiersz. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Tu również jest nam pokazane, że ta łaska stała się widoczna. Może drugi list do Koryntian. To jest drugi list do Koryntian, 8 rozdział, 9 wiersz. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego bogaceni zostali. Rzymian 5 mówi nam, że my możemy w Bożej łasce stać. Pierwszy i drugi wiersz z 5 rozdziału. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu mamy też dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. My jesteśmy otoczeni łaską Bożą. Jak powietrze. I również czytaliśmy, że mamy bez przerwy dostęp do tej łaski. Jest to coś, co bez przerwy stoi do naszej dyspozycji. Jeszcze raz drugi rozdział listu do Tytusa. Da haben wir einmal gesagt, dass die Gnade Gottes erschienen ist, aber aus dem gleichen Vers können wir auch ablesen, dass die Gnade Gottes uns unterweist. Myśmy czytali w tym wierszu i widzimy tutaj, że ta łaska Boża objawiła się, ale z tego samego wiersza jeszcze zauważamy, czy w następnym już czytamy, że ona nas naucza. Und noch eine Stelle, dass die Gnade Gottes ausreicht. Jeszcze drugi list do Koryntian, 12 rozdział. Dziewiąty wiersz. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział, 9 wiersz. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. A więc widzimy cały czas łaskę. Co to jest łaska? Łaska jest wyrażeniem Bożej miłości, która chciała nam dać coś dobrego według woli Bożej. Jest to cośkolwiek innego niż miłosierdzie. Oczywiście, że miłosierdzie również pochodzi z serca Bożej miłości, ale tam ta miłość wychodzi naprzeciw w okolicznościach. Łaska mówi o tej Bożej wzniosłości. Jeszcze kiedy spojrzymy teraz na nasze osobiste życie, to czy nie możemy powiedzieć również, że my z Jego pełności otrzymujemy ciągle łaskę za łaską?
Gnade Gottes lebendig vor dem Herzen steht, jeśli ta Boża łaska stoi żywa przed naszymi sercami, dann hinterlässt das Spuren. Dann hinterlässt das Spuren. Dann gibt es Resonanzen. To ona pozostawia ślad za nami, czy jeśli idziemy w tej łasce. Dann sind wir automatisch stark. To automatycznie stajemy się mocni. Ponieważ widzieliśmy tę pełnię Bożej łaski i rozważyliśmy ją. I zauważamy, że ona jest we wszystkich okolicznościach do dyspozycji wystarczająca. I to nas motywuje. To motywuje młodych i również starszych. Mężczyzn i kobiety. Ja, wir wollen uns gegenseitig zurufen lassen, dass wir stark sind in der Gnade. A więc chcielibyśmy razem się posilić i wołać, zawołać, żeby być mocnymi we wierze, w łasce. Die Gnade hat einen Zentralpunkt. Łaska ma swój punkt centralny. Das stellt Paulus Timotheus gleich vor. I to od razu apostoł Paweł przedstawia Tymoteuszowi. Diese Gnade ist in Christus Jesus. Ta łaska jest w Chrystusie Jezusie. Ona ma swoje przedstawienie. Tam jest jej siedlisko. Also Vers 1 zeigt, Paulus ermutigt sein Kind Timotheus. A więc widzimy w wierszu pierwszym, jak Paweł pokrzepia te swoje dziecko Tymoteusza. Vers 2. Drugi wiersz. Da spricht er von verschiedenen Personen. Mówi o różnych ludziach. Paulus spricht davon, dass von sich erste Person. Mówi po pierwsze o sobie. Timotheus zweite Person. Drugą osobą jest Tymoteusz. Und das sollte Timotheus auch anderen Leuten anvertrauen. I później Tymoteusz ma przekazać coś innym ludziom. Die tüchtig sein werden auch andere zu lehren. Którzy będą zdolni nauczać innych. Also eine Kette von Personen, Gruppen wird uns vorgestellt. Ale, a więc zauważamy tutaj pewien łańcuch osób i ludzi. Paulus selbst hatte das Wort Gottes verkündigt. Paweł sam zwiastował Słowo Boże. Und dieses Wort Gottes sollte jetzt hindurch immer weiter, von Generation zu Generation. I teraz to Słowo ma spływać jakby na innych, od i przechodzi z jednej generacji na drugą. Er hatte seine Botschaft verkündigt, Timotheus. On zwiastował swoje to poselstwo Tymoteuszowi. Aber gleichzeitig waren auch andere anwesend. Ale wtedy też i byli inni obecni. Denn sie konnten das bezeugen. I oni mogli też o tym poświadczyć. Timotheus hatte jetzt die Aufgabe, das, was er gehört hatte, weiterzugeben. A więc Tymoteusz też jest wzywany, aby powiedzieć o tym wszystkim innym. Und die Zeugen hatten wie Timotheus von Paulus alles gehört. A ci świadkowie również słyszeli wszystko. Sie konnten jetzt also bezeugen, dass das, was Timotheus sagte, richtig. A więc oni, ci świadkowie, którzy słyszeli również apostoła Pawła, mogli poświadczyć, że to, co Tymoteusz mówi, jest właściwe. Das schützt uns vor eigener Meinung. To nas chroni przed naszymi własnymi myślami, czy naszym własnym zdaniem. Jeśli są świadkowie obecni, to nas również zachowuje i ochrania przed nauką złą, która by mogła przyjść z zewnątrz. Paweł więc oficjalnie, publicznie zwiastował Słowo Boże. Timotheus hatte mu zugehört. Tymoteusz bardzo uważnie się temu przysłuchiwał. Und andere hatten auch gut zugehört und konnten das jetzt kontrollieren, was Timotheus auch. A inni mogli również się temu przysłuchiwać razem z Tymoteuszem i teraz słuchając Tymoteusza mogli poświadczyć, że to, co on mówi, to jest właściwe. Wem sollte Timotheus jetzt diese Gedanken anfangen? Komu powinien teraz te myśli powierzyć Tymoteusz? Wiernym ludziom.
Treue hat mit Liebe zu tun. Wierność ma do czynienia duży związek z miłością. Liebe zu Christus. Miłość do Chrystusa. Liebe zu den Brüdern. Miłość do braci. Liebe zu den Ungläubigen. Miłość do niewierzących. Treue Leute. Wierni ludzie. Diese treuen Leute gibt es nach dieser Stelle. A według tego słowa ci wierni ludzie są, pojawiają się co? Cały czas. Jest tu piękna, piękna myśl zawarta, że bez przerwy pojawiają się tacy ludzie. On nie mówi tutaj wierni, jakby wyuczeni ludzie. Ludzie, którzy potrafią pięknie mówić. On mówi tylko o wiernych ludziach, czy godnym zaufania, jak u nas. Mówi, powiedz godnym zaufania braciom. Nie mówi zaufanym braciom wiernym, tylko godnym zaufania ludziom. Bo to dobro wiary nie jest przekazywane tylko braciom, ale również i ludziom, przepraszam, kobietom, czyli ogólnie ludziom. Tymoteusz był tutaj najlepszym przykładem. Czy on nie słyszał też i słów od swojej babci i od swojej matki? Czy one nie przyniosły, czy nie przedstawiały mu Pism Świętych już w dzieciństwie? A więc tak jak czytamy w liście do Tymoteusza, że te pisma, które słyszałeś od dzieciństwa, one mogą ci dopomóc w dalszym życiu. My niekiedy nie doceniamy tej służby, którą mają, czy też sprawują kobiety. Ona jest pracą, czy elementarną pracą. Czy myśmy jako dzieci nie otrzymali wielu pouczeń od naszych mam? I akurat w tym przypadku tak musiało być, tak było. Również kiedy myślimy o liście do Tytusa, tam czytamy, aby starsze siostry pouczały młodsze. Jakie to jest ważne. Jest tu napisane, przekaż innym. Ja przekazuję coś ważnego tylko tym osobom, które przekazuję to, co jest wartościowe. A nie jest nic bardziej wartościowego jak dobro wiary. I również cieszę się, że na tym miejscu są dzieci. Chociaż nie wszystko one rozumieją. Może one nawet są zmęczone, to nic nie szkodzi. One przeżywają przynajmniej tę atmosferę, w której my stoimy akurat teraz przed Panem. A więc tym ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni albo trzeźwi, zdolni. Gorliwy w tym. Skąd właściwie pochodzi ta cecha? Z wierności. Przez wierność ona powstaje. Bardzo proste. Nie muszę iść do jakiejś szkoły teologicznej. A więc ci wierni ludzie są zdolni innych pouczać. Gnadengabe des Lehrers. Tu nie chodzi o dar nauczyciela.
Tu jest mowa, Słowo Boże zwraca się do każdego. Każdy wierny jest zdolny przekazywać dalej dobro wiary. Czy nie jest to zachęcające? Kiedy to dobro wiary przekazywane jest z generacji na generację, to jest to, czego życzy sobie Pan. Abyśmy mogli w naszych rodzinach podawać, przekazywać cały czas Słowo Boże. Paulus ermutigt seinen Freund in Vers 2, das Glaubensgut weiter zu verkündigen. A więc Paweł tutaj zachęca Tymoteusza w drugim wierszu, aby przekazywać to dalej. Wir wollen heute auch mal fragen. I również my dzisiaj chcemy się zapytać. Ermutigen wir uns gegenseitig zu dienen? Czy my się zachęcamy jedni drugi do służby? Paweł czyni to tu na tym miejscu. My myślimy może o jakimś wiernym świadku. My od razu, kiedy widzimy taki obraz, to widzimy, jak bardzo my zawodzimy. W nas samych cały czas pojawia się słabość. Ale czytamy w Księdze Objawienia tam o wiernym świadku. Może przeczytajmy jeden wiersz z pierwszego listu Jana. Tam jest napisane, jak miłość i posłuszeństwo razem z sobą się łączą. Pierwszy list Jana, 5, 2 wiersz. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeśli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. A więc, jeśli miłujemy Boga, jeśli miłujemy Jego słowa i zachowujemy je, to wtedy ta łączność, społeczność, czy związek między nami i Bogiem jest właściwy. Ale to miejsce również pokazuje nam, że ten związek między nami jest właściwy. A więc jeśli teraz Słowo Boże przekazywane jest z generacji na generację, to jednak też i powstają trudności. I to jest opisane w wierszu 3. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Ja nie mogę żyć po prostu bez cierpień. I Paweł mówi właściwie jej udział w tym. A więc Tymoteusz nie mógł żyć bez nich. Ale on... Er sollte leiden. On powinien cierpieć. Das treue Zeugnis, der treue Wandel führen immer zum Leiden. Tak, bo wierne świadectwo i wierne naśladowanie zawsze prowadzi przez cierpienia. Aber nicht resignieren, ale Paweł mówi, nie rezygnuj. Das ist der Weg. Taka jest właśnie droga. Wir sollen mutig uns zu dem Herrn und seinem Wort bekennen. I on mówi, zachęca nas, abyśmy wyznawali to słowo Jeśli tak czynimy, to okazujemy się jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Jest jedna kartka. Eine ist gut, Gott.
Jest to bardzo znaczące. Jeden jest tylko dobry Bóg. Ale tu jest też napisane, że my możemy być dobrymi. Barnabas zum Beispiel war ein guter Mann. Barnaba był na przykład też dobrym mężem. Hier geht es darum, ein guter Soldat zu sein. A tu akurat chodzi o to, że możemy być dobrymi żołnierzami. Es ist kein Spaziergang. Es glauben, der den Weg zu gehen. To nie jest żaden spacer, kiedy idziemy drogą wiary. Er vergleicht hier mit drei unterschiedlichen Personen. On tutaj porównuje nas z trzema różnymi osobami. Das eine ist der Soldat. Pierwszą osobą jest żołnierz. Das andere ist der Sportler. Tym drugą osobą jest sportowiec. Und das letzte ist der Ackerbauer. A trzecią jest rolnik. Er benutzt alle drei Bilder, um deutlich zu machen, a więc on pokazuje te trzy obrazy, aby nam przedstawić, jak my mamy iść tą drogą. In Vers 4 sagt er, ein Soldat verwickelt sich nicht in die Beschäftigung des Lebens. W czwartym wierszu czytamy, że żołnierz się nie daje wplątać w sprawy doczesnego życia. Ein Soldat hat von gewissen Aufgaben einfach Abstand genommen. On ma, ten dobry żołnierz, on się musi zdystansować od pewnych rzeczy. I to my też musimy uczynić. Przychodzą matki i bracia do Pana Jezusa. Matka i bracia chcieli z Nim rozmawiać. A Pan Jezus mówi, to są moi bracia, to jest moją matką. Rodzina musiała pozostać jakby z boku. Czy my powinniśmy w związku z tym może zaniedbywać rodzinę? W żadnym wypadku. Czy my jako mężowie my powinniśmy zaniedbywać swoje żony? W żadnym wypadku. Ale jako żołnierze Jezusa Chrystusa musimy widzieć tą odpowiednią miarę. A więc w tym momencie wszystko nabiera innej wartości. Bo na przykład duchowa żona też nie zachowuje się w ten sposób, że każdego dnia musi iść gdzieś do sklepu, aby kupować sobie nowe rzeczy. Der geistige Mann wird sich auch nicht dafür einsetzen, den Gewinn zu maximieren. A też duchowy mężczyzna też nie dąży w tym kierunku, aby zmaksymalizować swoje zarobki w ciągu każdego dnia. Alles an seinem Platz in dem Maß, wie Gott es haben will. Wszystko na odpowiednim miejscu i zgodnie z miarą, którą, o której mówi nam Bóg. Aber es heißt Verzicht. Wir verzichten auf etwas, was nicht wert ist. A więc my się od czegoś wstrzymujemy i myślimy o tym, co ma wartość. Warum? Dlaczego? Aby się podobać Panu Jezusowi. My czytamy to słowo. O dobry i wierny sługo. Mały byłeś wierny. Guter Knecht, bei dem geringsten treu war. Vers 17.
19, wers 17. 19 rozdział, wiersz 17, i rzekł do niego: to dobrze, sługo dobry, przeto iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. Pan mówi: wierny i dobry sługo. Byłeś nad małym, małym wierny, przeto uczynię cię. Tak żeśmy czytali. Nad wielu miast cię postanowię, nad wieloma rzeczami. My mamy między sobą, między nami takich, którzy są zaręczeni. I to jest coś normalnego, że się zachowujemy tak, jak ten drugi sobie życzy. I tak samo jest z nami, jeśli chodzi o nasz stosunek z Panem Jezusem. Jeśli my Go miłujemy, to wtedy najważniejszą rzeczą jest to, co znajdzie w Jego oczach uznanie. Vers 5. Wiersz 5. Jetzt geht es um den sportlichen Wettkampf. Tutaj czytamy o sportowcu i o walce, do której on staje. Und es wird uns gezeigt, dass wir nach Regeln unseren sportlichen Wettkampf abwickeln müssen. I tu jest powiedziane, zwrócone uwagę na to, że my musimy walczyć według zasad, prawidłowo. Also nicht unsere Meinung, a więc nie według naszych myśli, nicht unsere Erfahrung, nie według naszych jako doświadczenia, ale według Słowa Bożego. Johannes 4, vers 34. Czytajmy Jana Ewangelię, 4 rozdział. Da sagt der Jesus: meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt. Jest napisane, że moim pokarmem jest, 34 wiersz, moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Das ist also die Grundlage, das Wort Gottes. A więc podstawą jest Słowo Boże. Johannes 5, vers 19. 5 rozdział, wiersz 19. Im zweiten Teil. Druga część, czytamy: denn was irgend er tut, das tut auch in gleicher Weise der Sohn. Nie może sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. A więc widzimy tutaj sposób, i to, co czynimy, jest bardzo ważne. Również ważny jest moment, w którym coś czynimy. Znamy to bardzo dobrze z wychowania dzieci. I jak długo reagujemy w dobroci, a potem może bardziej ostro. Pan Jezus też czekał, zanim poszedł do Betanii, aby tam wzbudzić od umarłych Łazarza. Römer 12, vielleicht noch eine Stelle. Może jeszcze przeczytajmy z Rzymian 12, rozdział, jedno miejsce. Vers 1 und 2 zeigt uns, dass wir selbst unser Leben als Schlachtopfer darzugeben haben. Wiersz pierwszy i drugi mówi nam, że mamy swoje ciała składać jako ofiarę żywą. Ta ofiara to znaczy, że mówi nam o tym, że jesteśmy w śmierci. A więc, abyśmy urzeczywistniali to, że jesteśmy umarłymi z Chrystusem. Ale również myślimy o ofierze. To znaczy, że chcemy całkowicie Jemu stanąć do dyspozycji. A więc to jest ta duchowa służba.
To wszystko inne i nie ma znaczenia. A i to właśnie jest ten zakres, w którym jesteśmy bardzo doświadczani, czy przeżywamy to bardzo mocno. Jeśli Słowo Boże na przykład nam mówi, że wierzący nie ma brać sobie niewierzącego jako współmałżonka, to to nie jest żadne doświadczenie. Aber hier Römer 12, Vers 2 sagt, wir sollen prüfen, was das Gute, wohlgefällige und vollkommene. Ale tu w drugim wierszu czytamy również, że mamy rozumieć, abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A więc są pewne takie ćwiczenia, które przeżywamy przed Panem. Myśmy wcześniej przypomnieli sobie te miejsca z Dziejów Apostolskich 16 rozdziału. To właśnie było pewne ćwiczenie, które przeżywali ci słudzy Boży. Te zasady, pobudki były zawsze w porządku. Ale jednak tylko jedna droga była w tym momencie taka, której życzył sobie Bóg. Jeśli według Ducha żyjemy, to też według Ducha, jak jest napisane, powinniśmy postępować. My czytamy według Rzymian 8, że synowie Boży są prowadzeni Duchem Bożym. A więc oni opierają się na trzeźwych zasadach. W szóstym wierszu widzimy przed sobą rolnika. On na początku musi pracować. To również jest elementem walki, wiary. Również to zauważamy w przypadku wychowywania dzieci. Matka musi mieć bez przerwy cierpliwość. Ona by mogła wszystko uczynić sama szybciej. Ale kiedy ona dziecko kieruje, każe coś dziecku zrobić, to wtedy ono jest wprowadzone w taki dobry proces. I ona wtedy potrzebuje bardzo wiele cierpliwości. I również rolnik musi być bardzo cierpliwy. On sieje, a dopiero za jakiś czas przychodzi wzrost i żniwo. Kaznodzieja 11. I rozdawaj chleb obfitości, a po wielu dniach znajdziesz go. Tak to właśnie jest. A więc weźmy teraz jeszcze, zestawmy te trzy cechy razem. Jako dobrzy wojownicy Pana musimy być. Musimy być zdystansowani od rzeczy tego życia. A więc nie poświęcamy się tym rzeczom tego życia codziennego. My dalej walczymy według odpowiednich zasad. A również jako trzecie walczący Pana Jezusa Chrystusa jesteśmy wzywani do tego, aby być cierpliwi. Grundsätze des Wortes Gottes werden heute zum Teil auf den Kopf gestellt.
Zasady Słowa Bożego są w czasie dzisiejszym stawiane przeważnie na głowie. I musimy mieć również cierpliwość jedni z drugimi. Musimy bez przerwy przypominać to, co jest napisane. My jesteśmy pouczani przez Bożą łaskę, aby tą drogą iść. My chcemy przecież się Jemu podobać. My chcemy przecież Jemu sprawiać radość. My chcemy po całą wieczność być Mu miłymi. Wiersz 7. Jetzt sagt Paulus, bedenke, was ich sage. Teraz mówi Paweł, rozważ, co mówię. Überleg dir das. Sobie to wszystko rozważ. Du kannst ein guter Streiter Jesu Christi sein. Ty możesz być dobrym wojownikiem Jezusa Chrystusa, wenn du diese Voraussetzungen praktisch erfüllst. Jeśli te wszystkie warunki praktycznie wypełnisz. Das ist unsere Verantwortung. To jest nasza odpowiedzialność w tym momencie. Ty i ja musimy o tym pamiętać, co mówi nam Słowo Boże. A teraz przychodzi druga strona, to jest strona Boża. I znowu widzimy czystą łaskę. Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Niekiedy zastanawiamy się, czy uczyniliśmy coś dobrze. Ten Tymoteusz był takim bardzo dobrym człowiekiem. On zadawał sobie wiele trudu. I Paweł mówi tutaj, że Pan ci da właściwe zrozumienie wszystkiego. My możemy ciągle znaleźć się w nowych okolicznościach. Ale jeśli zasady będziemy nosić stale w sercu, albo tak jak wyraźniej powiedzmy, czytamy w trzecim rozdziale listu Efezjan, będziemy w sercach nosić Chrystusa, to Pan da nam zrozumienie w tych wszystkich rzeczach. Jakie to też jest radosne dla Niego. Wiele pytań. Niekiedy pytamy o moment. Ale On w pewnym momencie daje nam zrozumienie w tych właśnie wszystkich pytaniach. Vers 8 zeigt er uns, dass wir den Jesus selbst im Gedächtnis behalten sollen. Wiersz 8 mówi nam, że samego Pana Jezusa mamy mieć w pamięci. Aber nicht Jesus Christus, wie auf der Erde ist, ale nie takiego, który jest na ziemi, sondern wie er auferweckt worden ist aus den Toten. Ale takiego, który został wskrzeszony z martwych. Die Herrlichkeit des Vaters hat ihn hervorgehoben. Chwała Ojca go wzbudziła. Die ganze Kraft Gottes war erforderlich gewesen, um ihn aus dem Todes hervorzuheben. Cała moc Boża miała udział w tym, kiedy On został wzbudzony z odumarłych. I to więc było podstawą Jego Ewangelii. Ta osoba. I teraz właśnie dlatego apostoł Paweł jest gotowy w wierszu 9 cierpieć. Nawet jako złoczyńca. A w tamtym czasie w więzieniach było tak źle, że nie jesteśmy nawet sobie tego w stanie wyobrazić. Sługa Boży powinien wiedzieć o tym,
że może być też i związany, ale Słowo Boże nigdy. I teraz mówi jakby, czy wnioskuje na koniec, pewien wniosek wyciąga. Czytamy w wierszu 10, dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia. Czytamy, widzimy tu trzy argumenty. Co on mówi, Paweł? Ja wszystko znoszę. To nie było oczywiście też i jego tylko przeświadczeniem, to jest oczywiście zinspirowane Słowo Boże. On był więc gotowy na wszystko. Dlaczego? Z powodu, czy przez wzgląd na wybranych. Paweł mówi więc, ja walczę dalej, bo to jest potrzebne dla wybranych Bożych. To są ci, którzy byli już przedmiotem Bożej miłości w wieczności przeszłej. Drugi argument. Aby oni dostąpili ratunku. Oni mieli być zbawieni, nie tylko wyratowani z tych ziemskich okoliczności i trudów, ale i wieczności. Czy to nie był mocny argument dla tego, aby dalej walczyć? Trzeci argument. Wiekuista chwała. Kiedy ktoś się otwiera Ewangelii, jest to, ma to wartość wieczną. Jak wiele trudu zadajemy sobie dla spraw tych doczesnych. Ale Paweł mówi, nie, ja koncentruję się na tym, aby być dobrym wojownikiem Jezusa Chrystusa. Ja nie chcę się dać zatrzymać przez te cierpienia, które znoszę. Skutkiem, bo przecież na końcu widzę tą wiekuistą chwałę. Vers 11 unterstreicht er nochmal die Richtigkeit seiner Aussage. Wiersz 11 podkreśla jeszcze raz prawdziwość jego mowy. I potem czytamy jeszcze o czterech ważnych rzeczach. Mitgestorben, mit leben. Myśmy z nim umarli i z nim żyjemy. Wir sind auf Golgatha mit Christus gestorben. Myśmy umarli z Chrystusem na Golgocie. Stellungsmäßig haben wir dort unser Ende gefunden. A więc myśmy tam znaleźli swój koniec. Aber als Nutznießer der Gnade Gottes werden wir zum Leben geführt. Ale łasce Bożej to nie wystarcza. My jesteśmy powołani do życia. Zweite Gegenüberstellung, wir harren aus. Dalej, wytrwamy. Es sind Leiden, es sind Schwierigkeiten. Są cierpienia, są trudności. Aber dann kommt eines Tages das Mitherrschen. Das Mitherrschen. Ale pewnego dnia przychodzi moment, kiedy będziemy z nim rządzić, królować. Wenn wir verleugnet werden, so wird auch er uns verleugnen. Jeśli się zaprzemy, on się nas zaprze. Jeśli ktoś mówi, że on przyjmuje wszystko to, co Chrystus wykonał, ale nie chce mieć nic do czynienia z tymi uciążliwościami, które on znosił, czy możemy liczyć wtedy na błogosławieństwa Pana? W żadnym wypadku. Wtedy on nie może nas się przyznać do nas.
Wenn wir untreu sind, jeśli my jesteśmy niewiernymi, ist er dann auch untreu. Czy on jest też niewierny? Nein, er ist treu. Nie, on jest wierny. Wo wären wir, wenn er nicht treu wäre? Gdzie byśmy byli, gdyby on nie okazał się wierny? Wenn er nicht in seiner ewigen Liebe konsequent an uns fest wird. Gdyby on się w swojej miłości bez przerwy konsekwentnie nie okazywał nam miłości. I tutaj Pismo mówi, że on samego siebie zaprzeć nie może. To jest jego istocie obce. On jest wierny. Jakież zachęcające jest to dla nas. Paweł zachęca swojego przyjaciela Tymoteusza. Geh voran als guter Streiter Jesu Christi. Idź dalej jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Es lohnt sich. To się opłaca. Für die Zeit. I na ten czas. Für die Ewigkeit. I na czas wieczności. Für dich. Dla ciebie. Für das Volk Gottes. Dla ludu Bożego. Für die Ungläubigen, die zum Herrn geführt werden. Również dla niewierzących, którzy mogą być doprowadzeni do Pana Jezusa. Ale przede wszystkim dla Niego, który nas umiłował i samego siebie za nas poświęcił. Ciemne tło. Ale zdecydowanie takie jak Paweł. Eine mitreißende Motivation, die er seinem Freund. I widzimy też i tę motywację, którą on daje swojemu przyjacielowi, dziecku, Tymoteuszowi. Mut zu haben. Aby był odważnym. Zu kämpfen. Aby walczył. Zu entsagen. Aby nie zawiódł. Mut zu haben. Aby był cierpliwy. Er, den Verheißung gegeben, er wird sein Segen nicht vorenthalten. A ten, który dał obietnicę, nigdy nie zatrzyma swoich błogosławieństw. To jest coś, co my przed oczami powinniśmy. Myśmy śpiewali szczególną pieśń. 174. Du bist der Gott der Wunder tut. Ty jesteś Bogiem, który czyni cuda. Und das war damals so, als Jesus in Ewigkeit über diese Erde ging. To miało miejsce wtedy, kiedy Pan Jezus szedł przez ten świat. Aber das ist auch heute noch so. Ale również tak samo jest i dzisiaj. Wir sind dann an das Wunder erinnert worden, was Gott getan hat, indem er vom Himmel vor den Toren Damaskus Licht scheinen ließ. Myśmy też i widzieli ten cud, który sprawił, że oświetliła Pawła światłość z nieba, kiedy był przed bramami Damaszku. Und den stolzen Pharisäer dort in den Staub drückte. I tego dumnego faryzeusza położył on w prochu. Da wurde sein Herz umgekehrt. I wtedy jego serce zostało zmienione. Und seit diesem Augenblick war er ein völlig veränderter Mann. I od tego momentu stał się on całkowicie odmienionym człowiekiem. Und so sind wir alle, die wir eine Glaubensbeziehung zu dem Herrn Jesus Christus haben, Männer und Frauen des Wunders. I również wszyscy my, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa, jesteśmy mężami i córkami cudu. Wenn wir die Natur beobachten, dann ist die Natur voller Wunder. Jeśli patrzymy na naturę, to ta natura wokół nas jest pełna cudów. Diese Wunder hat Gott durch das Wort seiner Macht hervorkommen lassen. A ten cud Bóg uczynił przez moc swego słowa. Aber um aus dem Leben eines Saulus ein Paulus zu machen, aby z życia Saula uczynić, albo Saula uczynić Pawła, musste der Sohn Gottes Mensch werden, leiden und sterben. To Syn Boży musiał stać się człowiekiem, musiał cierpieć i musiał umrzeć. Das war unmöglich durch das Wort der Macht Gottes hervorzubringen.
Tego nie dało się uczynić mocą słowa. Und wir können nicht genug die Gnade rühmen, die sich unser erbarmt hat. I nie możemy podziwiać za dosyć tej łaski, która to uczyniła. Auch wenn wir als glaubende Menschen durch Übungen zu gehen haben, durch Nöte zu gehen haben. Również my, kiedy jako wierzący ludzie przechodzimy przez doświadczenia i przez próby, dann halten wir dennoch fest, dass, wie wir in Jesaja 54 gelesen haben, die Güte Gottes nicht von uns weichen wird. To również mocno musimy przyznać temu, jak czytaliśmy w Księdze Izajasza, że ta dobroć Boża nas nie pozostawia. Jesaja 55 sagt, a i w Jesajaszu 55 rozdziale czytamy, meine Wege sind höher als eure Wege. Moje drogi są wyższe niż wasze drogi. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Moje myśli są wyższe niż wasze myśli. Wie Gott seine Gedanken umsetzt, jeśli Bóg swoje myśli przedstawia, zmienia, das ist einfach von einer unendlichen Höhe gekennzeichnet. To jest to na takim najwyższym stopniu przez Niego postanowione, czy On to czyni z pewnej woli, z pewnego powodu. Unser Verstand reicht da nicht aus. Nasz rozum tego nie jest w stanie uchwycić. Aber hinterher zeigt uns Gott oft die Ergebnisse. Hinterher zeigt uns Gott die Ergebnisse seiner Wege, seiner Gedanken. Ale później Bóg pokazuje nam swoje myśli i te drogi, którymi On nas prowadzi. Und das war in dem Leben des Saulus, des Paulus auch so. I to tak właśnie było w życiu Saula i później w życiu Pawła. Wir wollen uns mit dem letzten Bericht, den Paulus geschrieben hat, ein wenig beschäftigen heute Abend. Chcielibyśmy zająć się ostatnim listem Pawła. Und lesen aus 2. Timotheus 2. I chcemy przeczytać z drugiego listu do Tymoteusza, drugi rozdział. Zweite Timotheus 2, die Verse 14 bis 21. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział od 14 list. 14 bis 21. Do 21 wiersza. To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchacze do zguby przywodzi. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A pospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. A nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało. Przez co podważają wiarę niektórych. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony. A ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Der erste Timotheusbrief ist uns gut bekannt. Pierwszy list do Tymoteusza jest nam wszystkim dobrze znany. Eine herzliche Liebe verband Paulus mit Timotheus, diesem jungen Knecht. Widzimy tam taką serdeczną miłość, którą miał Paweł do Tymoteusza. In dem ersten Timotheusbrief war Paulus noch nicht ein Gefangener. W pierwszym liście do Tymoteusza Paweł nie był jeszcze pojmany.
Er hat Timotheus nach Ephesus gesandt. Und posłał Tymoteusza do Efezu, um dort gewisse Dinge in Ordnung zu bringen. Aby tam niektóre rzeczy uporządkował. Wir wissen, Ephesus war eine Versammlung, wo es sehr gut stand. A wiemy o tym, że Efes był zgromadzeniem, który bardzo dobrze stał w wierze. Davon zeugt der Epheserbrief. O tym mówi nam dobitnie list do Efezjan. Und doch sehen wir hier, dass Dinge aus dem Ruder laufen. Ale jednak widzimy tam, że pewne rzeczy trzeba było porządkować. Wir sehen, wie wichtig es ist, ganz klar an der Lehre des Wortes Gottes zu bleiben. A więc widzimy, jak ważne jest, aby pozostać całkowicie w nauce, trzymać się nauki Słowa Bożego. Ungefähr drei Jahre später ist der zweite Timotheusbrief geschrieben worden. A za około 3 lata został napisany drugi list do Tymoteusza. Paulus war in großen Drangsalen. Paweł był już w wielkim uciśnieniu. Das Ende seines irdischen Lebens war vor ihm. Koniec tego ziemskiego życia stał przed nim. Und doch resigniert der Mann nicht. Ale ten mąż wcale nie był zrezygnowany. Inhaltlich gesehen haben wir im ersten Timotheusbrief die Versammlung als das Haus Gottes, 1 Timotheus 3, Vers 15. W pierwszym liście do Tymoteusza widzimy zgromadzenie jako dom Boży. Pierwszy rozdział, wiersz 15. Gdzie jest nam ten wiersz? Trzeci rozdział, wiersz 15. Jest Timotheus 3, vers 15. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. Wer bildet die Versammlung Gottes? Kto tworzy Boże zgromadzenie? Alle Gläubige. Wszyscy wierzący. Ganz gleich, wo ihre geistige Heimat ist. Ganz gleich, wo ihre geistliche Heimat ist. Tak samo jak ich jest wspólną ojczyzna niebiańska. In der ersten Zeit gab es nichts anderes. W pierwszym czasie nie było niczego innego. Da gab es nur den einen christlichen Weg, den einen Platz des Zusammenkommens nach zu dem Namen des Herrn Jesus. Wtedy na początku była tylko jedna chrześcijańska droga, jedno chrześcijańskie zgromadzenie, które trzymało się tej drogi, którą została wyznaczona. 2 Timotheus 2, Vers 20. Natomiast drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, wiersz 20. Wir lesen den Vers. Czytamy drugi list, drugi rozdział, 20 wiersz. Wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Da ist es nicht mehr das Haus Gottes, sondern das Haus Gottes hat einen anderen Charakter angenommen. Widzimy, że tu już nie mamy, nie widzimy domu Bożego, ale ten dom zmienił już swój charakter. Natürlich ist das Haus Gottes in seiner Eigenart unantastbar. Das halten wir fest. Oczywiście, że dom Boży stoi i on jest niewzruszony. Denn wenn Gott etwas macht, dann ist das immer vollkommen. Gdyż jeśli Bóg coś czyni, to jest to zawsze doskonały. Aber wenn die Verantwortung des Menschen hineinkommt, ale jeśli weźmiemy czy położymy coś w ręce ludzi i na nich złożymy odpowiedzialność, dann verändert sich die äußere Darstellung. To wtedy to zewnętrzne, co widzimy, całkowicie się zmienia. Und das ist genau das Thema vom 2. Timotheusbrief. I to właśnie jest tematem drugiego listu do Tymoteusza. In dem christlichen Bekenntnis hatten sich Menschen eingeschlichen, die keine innere Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus hatten. W tym zewnętrznym, zewnętrznie patrząc, widzimy ludzi, którzy niestety nie mają wewnętrznego kontaktu, w związku z Chrystusem. Sie hatten zwar ein christliches Zeugnis. Oni mają zewnętrznie wyznanie chrześcijańskie, wyznają, że są chrześcijanami. Sie haben die christlichen Lieder vielleicht auch gut mitgesungen. Oni może też i wspólnie śpiewają pieśni chrześcijańskie. Aber haben nie vor Gott gesagt, o Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Ale oni nigdy nie zwrócili się do Boga i nie wołali, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.
ohne diese Bankrotterklärung kommen wir nicht mit Gott ins Reine. A jeśli czegoś takiego człowiek nie uczyni, to nie może dojść do społeczności czy czystości, czystego związku z Bogiem. Und jetzt war eine Schwierigkeit entstanden. I teraz powstała trudność. Denn in diesem christlichen Zeugnis war Gläubige und Ungläubige zusammen. Gdyż w tym chrześcijańskim świadectwie byli razem obok siebie wierzący i niewierzący. Und was war mit Paulus? I co teraz mówi Paweł? Der saß gewissermaßen in der Todeszelle in Rom. Der saß in der Todeszelle in Rom. On mówi teraz z tej celi śmierci w Rzymie. Wie soll's weitergehen? Jak to teraz dalej miałoby się dziać? Und dann diktiert der Heilige Geist Paulus diesen Brief in die Feder. I teraz Duch Święty dyktuje Pawłowi ten właśnie list. Paulus spricht ganz offen von den Leiden, die der Diener des Herrn in dieser Zeit auf sich nehmen muss. Paweł pisze również o cierpieniach, które sługa Boży w takiej sytuacji zawsze będzie znosił. Er spricht im zweiten Kapitel auch von den Aufgaben dieses Dieners. On pisze również w drugim rozdziale o zadaniach, które podejmuje się sługa. Er spricht im dritten Kapitel von den Hilfsmitteln. On w trzecim rozdziale pisze o środkach pomocniczych, które są dane słudze. Und im vierten zeigt er, Gott ist treu. A w czwartym mówi, Bóg jest wierny. Ein treuer Diener wird einen treuen Herrn erleben. Bo wierny sługa zawsze przeżywać będzie obecność wiernego Pana. Das ist ein ganz persönlicher Brief. To jest bardzo osobisty list. Und jeder von uns ist hiermit angesprochen. A każdy z nas w tym liście jakby jest zagadnięty przez das, ten list. Ist das richtig? Czy to tak jest rzeczywiście? Die Frauen sollen doch nicht lehren. Kobiety też nie są wzięte z tego, wyjęte z tego. Sie sollen noch schweigen in Zusammenkunft. One akurat milczą na zgromadzeniach. Das stimmt. To oczywiście jest zgodne ze słowem. Und trotzdem hat jeder die Aufgabe, das Zeugnis Gottes weiterzutragen. Ale jednak każdy ma takie świadectwo, ma to zadanie, aby to świadectwo Boże dalej podawać. Und es ist der Gott, der Wunder tut, den wir hier erleben. A to właśnie jest Bóg, który czyni cud, tego, którego przeżywamy. Paulus beißt nicht nur die Zähne aufeinander, weil er in der Todeszelle ist. Paweł nie tylko, że zgrzyta zębami, czy Paweł nie zgrzyta zębami z tego powodu, że znajduje się w celi śmierci. Nein, er motiviert sogar seinen jungen Freund weiterzukämpfen. On z tej celi motywuje swojego młodego przyjaciela, aby dalej świadczył. Er benutzt jede Möglichkeit, um das Werk des Herrn voranzutreiben. I on wykorzystuje każdą okoliczność, aby to dzieło Pana postępowało naprzód. Und wenn damals das große Haus sich schon darstellte, i kiedy ten wielki dom już wtedy właściwie można było zauważyć, wie viel mehr ist das heute ein aktuelles Thema. To dzisiaj tym bardziej jest to tematem aktualnym. Das Glaubensgut wird natürlich auf vielfache Weise weitergetragen. To dobro wiary zostało w różnorodny sposób podawane dalej. Paulus sagt im Kapitel 1, dass Timotheus es von seiner Mutter und seiner Großmutter gehört hat. My czytamy w pierwszym rozdziale, że Tymoteusz otrzymał to od swojej babci i od swojej matki. Wir denken an den Titusbrief. Myślimy również o liście do Tytusa. Wo die alten Schwestern ermuntert werden, jüngeren Schwestern eine Hilfe zu sein. Że starsze siostry mają być pomocą dla sióstr młodszych. Ja, jeder ist angesprochen. Każdy więc w tych listach jest tutaj wspomniany. Möchte nur mal ein paar Stellen kurz anreißen, die Leiden des Apostels Paulus in Kapitel 1 deutlich machen. Chciałbym jeszcze kilka wierszy przeczytać, które mówią nam o cierpieniach apostoła Pawła. Wir finden Leiden in Kapitel 1, Vers 8. My czytamy o tych cierpieniach w pierwszym rozdziale, w wierszu 8. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego,
ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga. In vers 12, w 12 wierszu, z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. In vers 15, w wierszu 15, wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Fygelos i Hermogenes. Und dann aus Kapitel 2 noch die eine Stelle, Vers 9. Z drugiego rozdziału, 9 wiersz, dla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane. Dieser Mann litt und kämpfte trotzdem weiter. Ten mąż cierpiał, ale dalej walczył. Alle hat ihn verlassen in Asien. Wszyscy, którzy byli w Azji, opuścili go. Sie waren wahrscheinlich alle durch seinen Dienst zum Herrn geführt worden. Oni prawdopodobnie wszyscy byli doprowadzeni do Pana przez jego służbę. Trotzdem wird er nicht gleichgültig. Ale teraz był im obojętny. Nein, er kämpft weiter. Ale on dalej walczy. Und er ermutigt sein Kind Timotheus auch weiter zu kämpfen. I on zachęca Tymoteusza, aby też dalej walczył. Wir überfliegen jetzt die ersten Verse von Kapitel 2 einmal kurz. Może krótko przejrzyjmy te wiersze z drugiego rozdziału. Vers 1 ermutigt er sein Kind stark zu sein in der Gnade. W wierszu pierwszym on swoje dziecię zachęca, aby był mocny, aby było mocne we wierze. Gott hatte Paulus gezeigt, dass Gott in seiner Gnade sich schon in der Ewigkeit mit jedem Einzelnen beschäftigt hatte. Bóg pokazuje Pawłowi, że on, czyli Bóg, się już w wieczności zajmował, interesował każdy z osobna. Das finden wir in Kapitel 1, Vers 9. Widzimy, czytamy o tym w wierszu 9, pierwszego rozdziału. In Vers 10 sehen wir, dass diese Gnade ihren sichtbaren Ausdruck gefunden hat in der Person des Herrn Jesus. W wierszu 10 widzimy, że ta łaska została uosobniona w momencie, kiedy przyszedł Pan Jezus. Und jetzt ermutigt Timotheus, stark zu sein in dieser Gnade. A teraz w tej łasce właśnie wzmacnia, czy nawołuje do Tymoteusza, aby był mocny w łasce. Timotheus, indem du an die Gnade Gottes denkst, die unendlich groß ist. Tymoteuszu, pamiętaj, że łaska, o której ty myślisz, jest nieskończenie wielka. Wirst auch du stark. Będziesz ty w niej mocny, czy bądź w niej mocny. Vers 2 wird das Wort Gottes uns vorgestellt. W drugim wierszu przekazane jest nam Słowo Boże. Das Mittel, um ein Gott wohlgefälligen Wandel zu führen, ist das Wort Gottes. Abyśmy dobrze, właściwie postępowali, dany nam jest środek, Słowo Boże. Und das Wort Gottes wird von Generation zu Generation weitergetragen durch treue Leute. A to Słowo przekazywane jest z generacji, z pokolenia na pokolenie przez wiernych ludzi. Es ist eine Sache des Herzens. Jest to sprawa związana z sercem. Es ist eine Sache der Zuneigung. Jest to sprawa, która związana jest ze skłonnością do tejże sprawy. Es ist auch eine Sache des Willens. To jest też sprawa, która związana jest z wolą człowieka. Und wir sehen, aus der persönlichen Treue wird ein Segenskanal für treue Leute. A więc widzimy, że osobista wierność tworzy kanał dla wiernych, czy miejsce dla innych wiernych ludzi. Wenn wir die Gnade Gottes annehmen und auf das Wort Gottes stützen, dann kommt es auch zu Konfrontation. Jeśli teraz trwamy w łasce Bożej i chcemy oprzeć się na Słowie Bożym, to niestety dochodzi do pewnej konfrontacji. Das kennen wir alle aus unserem Leben. To wszystko, o tym wszystkim wiemy z naszego życia. Wenn wir einen treuen Wandel führen, jeśli wiernie prowadzimy swoje życie, ein treues Zeugnis ablegen, jesteśmy wierni w składaniu świadectwa, dann gibt es Schwierigkeiten. To zaraz przychodzą trudności.
und vor den Schwierigkeiten können wir uns drücken. I te trudności mogą nas uciskać. Indem wir als anonyme Christen leben. Indem keiner weiß, dass wir Christen sind. Jeśli jesteśmy anonimowi chrześcijanami, to nie będzie miało miejsca. Nein, Paulus sagt, nimm teil an den Trübsalen. Ale Paweł mówi, nie, ty właśnie miej w tym udział, w tych cierpieniach. Und indem du teilnimmst. A jeśli ty będziesz w tym brał udział, bist du ein guter Kämpfer Jesu Christi. To będziesz dobrym żołnierzem Jezusa Chrystusa. Und dann hat drei Bilder aus dem Leben, Vers 4, 5 und 6. I potem przedkłada nam trzy obrazy z życia, wiersz 3, 4 i 5 i 6. Er zeigt den Soldaten. On pokazuje żołnierza. Er distanziert sich von gewissen Dingen. Który się dystansuje od niektórych rzeczy. Warum? Dlaczego? Weil einem anderen gefallen möchte. Gdyż on chce się podobać komuś innemu. Ein guter Kämpfer Jesu Christi hat diese Eigenschaft. I właśnie żołnierz, dobry żołnierz Jezusa Chrystusa, tym się charakteryzuje. Er verzichtet auf gewisse Dinge. On pewne rzeczy pozostawia z boku na bok, odstawia na bok. Um die Anerkennung auf der anderen Seite seines Herrn zu bekommen. Aby znaleźć uznanie swojego Pana, temu, któremu służy. Zweiter Punkt ist der Sportler. Drugim obrazem to jest obraz sportowca. Er muss gesetzmäßig kämpfen. On musi walczyć prawidłowo. Genauso muss ein guter Kämpfer Jesu Christi kämpfen. Tak samo musi walczyć dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Er muss sich nach dem Willen Gottes ausrichten. On musi właśnie kierować się Bożą wolą. Und was ist die Folge? Jaki jest skutek tego? Er wird gekrönt. On będzie otrzyma koronowany będzie. Du bist, du kriegst die Ehrerbietung deines Herrn. Gott ehrt dich. Bóg ciebie uczci. Kannst du es vorstellen? Ty możesz się, czy możesz to sobie przedstawić? Es ist fast nicht vorstellbar. Jest to w zasadzie nie do wyobrażenia. Aber was sagt Gott in 1. Samuel 2? Ale co mówi Bóg w 1. Samuela 2? Die mich ehren, werde ich ehren. Których ja, którzy mnie czczą, ja uczczę. Die größte Autorität, die es überhaupt gibt, sie ehrt Menschen. Ten największy autorytet, który w ogóle istnieje, ten czci ludzi. Wenn wir an 2. Timotheus 4, Vers 8 denken, kiedy myślimy o drugim liście do Tymoteusza, 4 rozdział, 8 wiersz, wir lesen aber den Vers, da spricht ja Paulus von dieser Krone der Gerechtigkeit. To tam właśnie czytamy o tym wieńcu sprawiedliwości. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy. Die dritte Eigenschaft ist in dem Ackerbauer. Trzecia cecha, vorgestellt. Którą tutaj zauważamy, to jest cecha charakteryzująca rolnika. Er muss arbeiten und auf die Ernte warten. On musi pracować i czekać na żniwa. Ein guter Kämpfer Jesu Christi muss auch Geduld haben. Dobry żołnierz Jezusa Chrystusa musi również mieć cierpliwość. Bei uns ist das ja oft schon ein schwieriger Prozess. U nas, w naszym przypadku, jest to bardzo często najtrudniejszy proces. Wir haben es gerne, wenn wir oben Geld reinwerfen und die Ware rauskommt. My byśmy chcieli od razu, przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że wrzucamy pieniądze i wyskakują towary. So geht das nicht im Glaubensleben. Ale czegoś takiego w życiu wiary nie ma. Prediger 11. Kaznodzieja 11 rozdział. Wirf dein Brot hin auf die Fläche der Wasser. Rzucaj twój chleb w obfitości na powierzchnię wody. Nach vielen Tagen. I po wielu dniach znajdziesz go znowu. Also Paulus ermutigt ihn. A więc Paweł motywuje go. Geduld zu haben. Aby miał cierpliwość. Und die Ernte ist uns sicher. A żniwo jest pewne. Und dann sagt in Vers 7, bedenke, was ich sage. A w wierszu następnym, 7, mówi, zauważ, rozważ, co mówię. Ich habe dir jetzt Kennzeichen gezeigt.
Und habe dir den Segen gezeigt. Ja pokazałem ci wszystkie te cechy i również błogosławieństwa, które z tego wypływają. Überleg das. Rozważ to. Und dann sagt die Zusicherung des Herrn. Der Herr wird dir Verständnis geben allen Dingen. I potem mówi zapewnienie, które daje Pan, że Pan da ci zrozumienie wszystkiego. Es reicht nicht, Gottes Wort nur zu kennen. Nie wystarczy tylko znać Słowo Boże. Sondern wir müssen in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus durch die Umstände gehen. Musimy jednak jeszcze dodatkowo w społeczności z Panem Jezusem iść przez te okoliczności, w których się znajdujemy. Dann kriegen wir auch Licht, wie wir uns in den einzelnen Umständen zu verhalten haben. A więc wtedy otrzymamy dopiero światło, które jest nam potrzebne w tych okolicznościach. Und deshalb muss in Vers 8 darauf hinweisen, halte im Gedächtnis Jesus Christus auserweckt auf den Toten. Dlatego też i w 8 wierszu jest napisane, miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych. Vers 9 zeigt er, dass selbst als Beispiel sich darstellt. 9 wiersz mówi, pokazuje, że on sam się wystawia jako przykład. Man konnte ihn binden, aber das Wort Gottes nicht binden. Pisze, że jego co prawda można związać, ale Słowa Bożego nie da się związać. Vers 10 geht noch weiter. Ich erdulde alles, sagt Paulus. 10 wiersz mówi dalej, że on to wszystko znosi. Der Mann überzieht nicht. Ten mąż nie wzbrania się cierpieć. Das, was wir hier vor uns haben, ist inspiriertes Wort Gottes. To, co my przed sobą tu mamy, to jest inspirowane Słowo Boże. Er tut alles und jetzt kommen drei Gründe an. On znosi wszystko i teraz pokazuje trzy podstawy. Einmal es geht die Auserwählten. Po pierwsze, chodzi tu o wybranych. Den Vers hatten wir in Kapitel 1 gefunden, nicht? Myśmy ten wiersz znaleźli w pierwszym rozdziale. In der Ewigkeit hat Gott schon mit uns sich beschäftigt. Bo w wieczności, przeszłej wieczności Bóg się już nami zajmował. Gibt es etwas kostbares als die Auserwählten Gottes? Czy może być coś bardziej drogocennego jak wybrani Boży? Dann geht es die Errettung dieser Personen. Dalej chodzi o zbawienie tych ludzi. Eine zeitliche und ewige Rettung. Chodzi o zbawienie teraźniejsze, kiedy Bóg nas ratuje od różnych sytuacji i o wieczne zbawienie. Deshalb erduldet er alles. Dlatego on znosi wszystko. Und der dritte Punkt, es geht ewige Herrlichkeit. A trzecim punktem jest to, że chodzi mu o chwałę wiekuistą. Ist das nicht der Mühe wert? Czy nie jest to wszystko godne trudu? Und dann kommen vier Gegenüberstellungen. I teraz staje przed nami pewne przeciwstawieństwo. Wir sind mitgestorben. Myśmy umarli. Somit ist auf der anderen Seite auch das Leben. Ale z drugiej strony mamy życie. Wenn wir ausharren, jeśli wytrwamy, werden wir auch mitherrschen. To będziemy królować, rządzić. Die Herrlichkeit der Herrschaft im tausendjährigen Reich mit Christus. Będziemy w chwale rządzić w tysiącletnim królestwie. Wenn wir verleugnen, jeśli my się zapieramy, was heißt das denn? Co to znaczy? Dann sagen wir einfach, Herr Jesus, die ewige Sicherheit, die ist mir was wert. Mówimy w ten sposób, Panie Jezu, te wieczne zapewnienia są dla mnie ważne. Aber als guter Kämpfer Jesu Christi mich einzusetzen, das interessiert mich nicht. Ale być dobrym żołnierzem Jezusa Chrystusa, ta rzecz mnie nie interesuje. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn der Herr nicht den Segen auf unser Leben legen kann. To nie będziemy musieli się dziwić, jeśli Bóg nie ześle nam błogosławieństw. Wir untreu sind. Jeśli ktoś jest niewierny, das ist ein Verrat an seiner Liebe. To jest zdradzenie Jego miłości. Ist dann auch untreu uns gegenüber. Czy jest to też między nami? In keiner Weise. Er bleibt treu. Czy jest to u niego też tak? Nie, on pozostaje wierny. In seiner Liebe steht immer zu uns. On zawsze stoi w swojej miłości względem nas, czy miłuje nas. Ganz gleich wie unser Weg ist. Bez względu jaka jest nasza droga. Die ewige Sicherheit wird nicht angetastet.
to wieczne zapewnienie nie może być naruszone. Das macht seine Größe uns noch größer. To czyni jego wielkość. Jetzt kommen wir zu unserem Abschnitt. Teraz możemy przejść do naszego odcinka. Vers 14, dies bringe in Erinnerung. Mówi, zaczyna się ten wiersz, to przypominaj. Das haben wir gerade gemacht, indem wir über die ersten Verse hinweggeflogen sind. Myśmy właśnie to teraz uczynili, kiedy przejrzeliśmy te pierwsze wiersze tego rozdziału. Timotheus wird jetzt auch ermuntert, das immer wieder zu sagen. Tymoteusz właśnie jest też zmotywowany przez Pawła, aby to ciągle mówić, przypominać. Das war ja auch das Thema in Vers 2. To również było tematem wiersza drugiego tego rozdziału. Das vertraue treuen Leuten an. To przekaż ludziom godnym zaufania. In Kapitel 1 haben wir gesehen, dass die Mutter des Timotheus das gemacht hat und die Großmutter des Timotheus das gemacht hat. Myśmy już wspominali o tym w pierwszym rozdziale, że czyniły podobne, coś podobnego babcia i mama Tymoteusza. Natürlich kannten die wahrscheinlich noch nicht die christliche Lehre. Naturalnie one wtedy jeszcze nie przekazywały mu chrześcijańskiej nauki. Aber das, was sie kannten, haben sie treu verwirklicht. Ale to, co one znały, to wiernie mu przekazały. Gott hatte den Segen dazu gelegt. Bóg położył na to swoje błogosławieństwo. So dass Timotheus diese gute Entwicklung nahm. Także Tymoteusz mógł się dobrze rozwijać. Und jetzt ganz praktisch für uns in Grabow. A teraz bardzo praktycznie dla nas tu w Grabowie. Der Herr sagt, bringe in Erinnerung. Pan mówi, przypominaj o tym. Das ist die Aufgabe in den Häusern. Das haben wir gerade anhand der to jest Mütter und Großmütter illustriert. To jest zadanie dla mam, które są w domu, żeśmy właśnie to zilustrowali przez zadanie tej mamy, babci i mamy Tymoteusza. Das ist die Aufgabe der Väter. To jest również zadanie dla ojców. In den Häusern, denn sie sind die Priester. W domach, gdyż oni są ty kapłanami. Sie haben die Aufgabe, das geistige Wohl in der Familie zu fördern. I my mamy właśnie zadanie, aby prowadzić duchowo swoje domy. Paulus sagt, bring's in Erinnerung. Paweł mówi, przypominaj to wszystko. Das setzt ja voraus, die kennen das ja längst. Du hast es ihnen ja schon vorher gesagt. Ty powiedz to wszystko, bo przecież już to usłyszałeś kiedyś. Petrus erinnert auch immer wieder. Piotr też ciągle na nowo przypominał. Es geht nicht darum, immer was Neues zu sagen. Bo nie zawsze chodzi o to, żeby ciągle mówić coś nowego. Nein, an dem alten festzuhalten, erinnern. Nie, w tych starych rzeczach mocno stać, przypominać je sobie. Hat der dir nicht auch vielleicht mal in der Zusammenkunft gesagt? Willst du nicht mal ein Lied vorschlagen? Może też i chodzi o to, że w zgromadzeniach jest taka sytuacja, żebyś miał powiedzieć jakąś pieśń, podać. Ein Gebet sprechen. Może też i powinieneś się pomodlić. Eine Stelle vorlesen. Przeczytać jakieś miejsce z Biblii. Ein Gedanken über eine Schriftstelle sagen. Albo wypowiedzieć jaką myśl o miejsca na podstawie miejsca z Pisma. Das sieht so schwierig aus. To wszystko wygląda dość trudno. Ein ganz dunkler Hintergrund. Jest to bardzo, jakby ten tło jest bardzo ciemne. Aber da ist der Gott der Wunder tut. Ale Bóg jest Bóg taki, który czyni cuda. Der uns auffordert. Który nas do tego wzywa. Sich für seine Sache zu entscheiden. Aby zdecydowanie stanąć dla jego sprawy. Und so zu beweisen, dass wir treue oder gute Kämpfer Jesu Christi sind. I w ten sposób udowodnić, że jesteśmy dobrymi żołnierzami Jezusa Chrystusa. Wie soll er erinnern? Jak on to powinien przypominać? Indem er ernstlich bezeugt. Kiedy on to bardzo poważnie poświadcza. Bei uns in unserem Land sagt man, wir gehen immer mehr Richtung Spaßgesellschaft. My w naszym kraju mówi się, że my jesteśmy, stajemy się towarzystwem rozrywkowym, coraz bardziej. Überall hört man, es ist kein Geld da. Überall hört man, es ist kein, dass kein Geld da ist. Alle sagen, wir haben kein Geld. A wszyscy mówią wokoło, nie mamy pieniędzy. Aber wenn du die Zeitung aufschlägst, ale jeśli otworzysz gazetę, dann ist immer wieder ein Fest nach dem anderen. To cały czas czytasz, że jedno jakieś święto czy impreza
odbywa się za następną imprezą. Bez przerwy tam się o tym pisze. Mit dieser Vergnügungsgesellschaft können wir uns nicht eins machen. My z tym właśnie towarzystwem to my nie możemy się utożsamiać. Sondern Paulus sagt Timotheus, dieses bezeuge ernstlich. Paweł mówi, to przypominaj u nas mamy zaklinając ich, albo bardzo poważnie mówić trzeba o tym. Es geht um Leben und Tod. Bo przecież chodzi o życie i o śmierć. Es geht um die Auserwählten Gottes. Chodzi o wybranych Bożych. Es geht um die Errettung. Chodzi o ratunek. Es geht um die ewige Herrlichkeit. Chodzi o wieczną chwałę. Wo soll er seinen Dienst tun? Gdzie ma on czynić tę służbę? Vor dem Herrn. Przed Panem. Schön. Piękne, nie? Das findest du durch die ganze Bibel hindurch. To właśnie przebiega przez całą Biblię. Was sagt Elia? Co mówi Eliasz? Vor dessen Angesicht ich stehe. Pan, przed którego obliczem stoję. Das ist ein absolut sicherer Platz übrigens. Jest to pewny plac, pewne miejsce dla nas. Da kann kein Hochmut aufkommen. Tam nie można być pysznym. Da ist man in Sicherheit. Tam jest moja pewność. Und da hat man auch die Fähigkeit, dass der Segen durch einen durchfließt zu anderen hin. I tam właśnie jest zapewnienie, że może spłynąć błogosławieństwo i na drugich. Zweite Korinther. Drugim liście do Koryntian. Eine Stelle zu lesen. Zweite Korinther 2, Vers 17. Drugi list do Koryntian, drugi rozdział, wiersz 17. Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga, jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Also, Paulus sagt, wir verfälschen nicht das Wort Gottes. Paweł mówi tak, po pierwsze, my nie fałszujemy Słowa Bożego. Unsere Beweggründe sind lauter, das heißt rein. Nasze pobudki są czyste, to znaczy szczere. Unsere Quelle ist Gott. Naszym źródłem jest Bóg. Wir stehen in unserem Dienst vor Gott. My służąc stoimy przed Bogiem. Und als letztes, wir reden in Christus. I ostatnie, my mówimy w Chrystusie. In der Kraft, in der Autorität des Herrn Jesus. W mocy i w autorytecie Pana Jezusa. Und das haben wir auch hier gefunden. I to znaleźliśmy również w tym urywku przeczytanym. Vor dem Herrn zu reden. Przed Bogiem albo przed Panem mówić. Deshalb ist völlig unerheblich. To jest coś niesamowitego. Wie viele Zuhörer da sind. Ilu jest słuchaczy. An welchem Ort wir sind. Na jakim jesteśmy miejscu. Aber immer vor dem Herrn. To nie ma znaczenia, ale zawsze mówimy przed Panem. Und jetzt haben wir... Na, ich muss anders sagen. Zuerst ist unendlich breit die Formulierung in diesem Vers. Ten wiersz na początku formułuje, czy pokazuje nam taki bardzo szeroki zakres. Er hat ja gesagt, dies bringe Erinnerung. Alles das, was ich dir vorher gesagt habe. On mówi teraz jeszcze w tym wierszu, wszystko teraz przypominamy sobie, przypominam wam. Und jetzt geht es auf einen ganz kleinen Punkt zu. Ale teraz przechodzi jakby na taki wąski punkt. Und zwar ist dieser kleine Punkt nicht Wortstreit zu führen. Mówi mianowicie o takim jakby małym, małej rzeczy, aby nie wdawać się w spory o słowa. Ist das denn so wichtig? Czy to byłoby takie ważne? Ist das so wichtig? To jest ważne. Genau, das ist es. To właśnie tak jest. Ich freue mich, dass hier verschiedene Kinder sind. Ja cieszę się, że tu są różne dzieci. Sie verstehen sicherlich nicht viel. One nie rozumieją zbyt wiele. Aber sie kriegen die Atmosphäre mit, in der wir vor dem Herrn sind. Ale one zażywają te atmosfery, w której my stoimy przed Panem. Und diese Atmosphäre nehmen sie in ihr Leben hinaus. I one tę atmosferę biorą i wnoszą do swojego życia. Und wenn jetzt Wortstreit aufkommt, a jeśli przychodzi teraz spór o słowa, dann nehmen sie genau diese Atmosphäre auch mit. To one właśnie też i tę atmosferę biorą z sobą. Und in ihr Leben hinaus. I wnoszą w swoje życie.
soll das sein? Czy tak to powinno być? Tödliches Gift. To jest śmiertelna trucizna. Wie kommt Wortstreit zustande? A jak właściwie to się odbywa, te spory o słowa? Nur durch den Hochmut. Tylko przez wyniosłość. Was sagt das Wort Gottes im Hinblick auf die Berührer? Co mówi nam Słowo Boże odnośnie Berejczyków? Sie untersuchten täglich die Schriften, ob es sich also fehlte, Apostelgeschichte 17. Oni ciągle badali Pisma, czy tak się rzeczy mają, Dzieje Apostolskie 17 rozdział. Was wird von den Thessalonichern gesagt? A co jest mowa o Thessaloniczanach? Dass sich bekehrt haben, że oni się nawrócili, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu, aby służyć. Nicht das, was in Athen auf dem Areopag los war. Nie tak, jak było w Atenach na Areopagu. Da diskutierte man den lieben langen Tag. Oni tam dyskutowali, byli chętni dyskutować przez cały dzień. Es wurde immer was Neues gesagt. Oni chcieli tylko słyszeć rzeczy nowe. Und man diskutierte. Dyskutowało się o tym. Jetzt werden zwei Auswirkungen des Wortstreites geführt. Dalej jest napisane o bezużytecznych. No to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Es ist zu nichts nütze. To nie ma, to do niczego, niczemu nie służy. Absolut nichts Positives dabei. Tam nie ma nic pozytywnego w tym wszystkim. Zweiter Punkt. Drugi punkt. Es ist zum Verderben der Zuhörer. Jest to do zguby, przywodzi do zguby słuchaczy. Natürlich ist unsere Erkenntnis stückweise. Oczywiście, że nasze poznanie jest cząstkowe. Natürlich sind wir uns gegenseitig zur Ergänzung gegeben. Rzeczywiście my jesteśmy jeden drugiemu podarowani, aby się uzupełniać. Aber es darf nicht zu Wortstreit kommen. Ale z tego nie może powstać spór o słowa. 1 Koryntian 14. Da geht es ja um das Zusammenkommen als Versammlung. Tam chodzi również o zgromadzanie się jako zgromadzenie. Vers 12. Wiersz 12. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Also, Zielsetzung ist Erbauung und nicht Zerstörung. A więc celem wszystkiego jest zbudowanie, a nie niszczenie. Markus 11 noch den Herrn. Jeszcze jedno miejsce z Marka Ewangelii 11 rozdział. Wir lesen Vers 11 und 12. Czytamy 11 i 12 rozdział. Mark 11 rozdział, 11 i 12 wiersz, przepraszam. I wszedłszy do Jerozolimy, do świątyni, obejrzał wszystko, a że już była późna godzina, wyszedł z 12 do Betanii. Moment. Markus 8, vers 11 und 12. Przepraszam, 8 rozdział, 11 i 12. 8 rozdział tej Ewangelii, wiersz 11 i 12. A wyszli faryzeusze i zaczęli z nim rozprawiać, wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba i westchnąwszy w duchu swoim rzekł: czemu ten ród żąda znaku? Zaprawdę powiadam wam, że temu rodowi znak nie będzie dany. Oni się rozprawiali, sprzeczali się. Oni zaczęli tę sprzeczkę. A Pan co mówi? On objawia ich serce i zdycha. Und er verlässt sich. Stawia ich. Lukas 22, wo wir die Abschiedsszene auf dem Obersaal beschrieben finden. W 22 rozdziale Łukasza, gdzie czytamy tę ostatnią scenę rozłączenia, entstand ein Streit unter den Jüngern. To tam powstał spór między uczniami. Wer der größte sei. Któż miałby spośród nich być tym największym? Und auch da zeigt er seine Liebe. A Pan tam okazuje też swoją miłość. Und der Streit ist zum Ende. I sprzeczka się kończy. Also, nicht streiten. A więc nie sprzeczać się.
Es bringt nichts. To nic nie daje. Und es ist sogar zum Verderben der Zuhörer. A tylko przywodzi słuchaczy do zguby. Wenn du ein treuer Kämpfer Jesu Christi sein willst, dann halte dich vom Streit zurück. Jeśli chcesz być dobrym żołnierzem Jezusa Chrystusa, to strzeż się sprzeczek. Aber was soll er denn tun? Ale co mamy czynić? Er soll sich befleißigen, sich Gott bewährt darzustellen. Powinien sługa starać się usilnie o to, aby móc stanąć przed Bogiem. Das bedeutet immer wieder täglich Fleiß anwenden. Fleiß anwenden. To znaczy, aby każdego dnia okazywać pilność. Heute spricht man von der Selbstdarstellung. Dzisiaj mówi się o samo przedstawianiu się. Aber hier sollen wir uns selbst Gott darstellen. Ale to my mamy sami Boga przedstawiać. Da kann kein Hochmut aufkommen. Wtedy nie będziemy mieli do czynienia z wyniosłością. Wir sollen uns als bewährte darstellen. Będziemy mogli stanąć jako wypróbowani. Das heißt, unser Glaubensleben ist wiederholt erprobt worden. To znaczy, że przez życie wiary zostaliśmy wypróbowani. Und wir haben eine innere Festigkeit durch die Gnade Gottes erlangt. I osiągnęliśmy wewnętrzne umocnienie przez to wszystko. Was hatte Paulus gesagt in Vers 1? Co Paweł powiedział w pierwszym wierszu? Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Bądź mocny w Panu, w łasce, która jest w Jezusie Chrystusie. Und das sehen wir hier wieder. A to znowu tutaj możemy oglądać. So dürfen wir uns darstellen Gott gegenüber. Tak możemy się przedstawić przed Bogiem, stanąć przed Bogiem. Dann wird noch gezeigt als ein Arbeiter. Później czytamy, jest pokazany nam pracownik. Wir sind keine Chefs im Christentum. My nie jesteśmy szefami chrześcijaństwa. Es gibt nur einen Herrn. Bo weltweit. Tylko jeden Pan, który rządzi na całym świecie. Wir alle sind Arbeiter. A my wszyscy jesteśmy pracownikami. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, dass wir als Arbeiter einen Grund haben, uns zu schämen. Ale też i są takie momenty, kiedy jako pracownicy będziemy musieli się wstydzić. An für sich hat ein Christ damit nichts mehr zu tun. Mit diesen negativen Dingen, über die man sich schämen muss. Bo mogą się zdarzyć takie rzeczy negatywne, z którymi będziemy się musieli wstydzić. Aber hier gibt es offensichtlich die Möglichkeit. I tu jest pokazane, że jest jednak możliwość. Indem wir uns selbst leben. Na kiedy, jeśli będziemy żyć tak, jak należy. Und hier haben wir wieder eine Einengung. I teraz znowu jakby ta cała sprawa się zawęża. Wir sind gute Arbeiter, indem wir das Wort der Wahrheit recht teilen. I pokazane jest, że będziemy tymi dobrymi albo nienagannymi pracownikami, kiedy należycie wykładamy słowo prawdy. Das heißt, die klare Linie des Wortes Gottes verfolgen und darstellen. To znaczy, aby naśladować tą jasną linię Słowa Bożego i tak samo ją przedstawiać. Indem wir die Zeit des Gesetzes nicht mit der Zeit der Gnade vertauschen. Kiedy zmienimy to ten czas zakonu na czas łaski. Indem wir auch nicht uns in irgendeiner Weise den Zeitgeist anpassen. Kiedy w żadnym wypadku nie damy się też, nie dopasowujemy się temu duchowi tego czasu. Teraz chcielibyśmy przerwę zrobić. Wir kommen zu Vers 16. Przechodzimy teraz do wierszu 16. Dort werden ungültige und leere Geschwätze genannt. Tutaj mamy pospolitą, pustą mowę. Die stehen natürlich im Gegensatz zu dem Wort der Wahrheit. To stoi w przeciwieństwie do słowa prawdy. Wie dankbar dürfen wir sein, dass wir das Wort der Wahrheit haben. Jak bardzo wdzięcznymi możemy być, że mamy słowo prawdy. Das, was sich nicht verändert. To, co się nie zmienia. Was vor 2000 Jahren schon war.
To, co już było przed 2000 lat. Was von Generation zu Generation weitergetragen werden darf. To, co powinno być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Um ein glückliches Leben zu führen. Aby znaleźć szczęśliwe życie. Um ein erfülltes Leben zu führen. Aby znaleźć spełnione życie. Um als guter Kämpfer Jesu Christi die Sache des Herrn voranzutreiben. Aby być jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa te rzeczy dalej podawać. Die Reden sind hier ungöttlich. Te mowy tutaj są niepobożne. Das heißt getrennt von Gott. Akurat tak jest w tym tłumaczeniu niemieckim, to znaczy one są te mowy oddalone, dalekie Bogu. Das ist das, was Kain machte. Er ging vom Angesicht Gottes hinweg. One po prostu znikają sprzed oblicza Bożego. Und das können auch Gläubige machen. I również coś takiego mogą czynić wierzący. Indem sie ein gottloses Leben führen. Kiedy oni prowadzą życie takie bez Boga. Demas hat den jetzigen Zeit auch lieb gewonnen. Demas hat den jetzigen Zeit auch lieb gewonnen. Właśnie Demas był takim, który to czynił. Opuścił Pawła. Man möchte nichts mehr praktisch mit Gott zu tun haben. On już nie chciał mieć nic, nie chciał mieć praktycznego związku z Bogiem. Der eigene Bauch ist sein Gott. Niekiedy brzuch był jego Bogiem. Filipa 3, kennt ihr sogar. Może być taki przypadek Filipian 3. Man gibt sich der Genusssucht hin. Szuka się tylko przyjemności. Und das ist kennzeichnend für den natürlichen Menschen. A jest to cecha naturalnego człowieka. Aber das kann doch nicht kennzeichnend sein für uns, wir sind keine natürlichen Menschen mehr. Ale coś takiego nie powinno być naszą cechą, gdyż my przecież nie jesteśmy już naturalnymi ludźmi, stworzeniami. 1. Korinther 2 macht deutlich, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Bo my czytamy w liście do Koryntian 2, że ten naturalny człowiek nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Boga. Aber der Heilige Geist wohnt doch jetzt in uns. Ale Duch Święty, który mieszka w nas. Und vor dem Hintergrund haben wir ein Verständnis über das Wort der Wahrheit. I z tego powodu mamy właśnie zrozumienie słowa prawdy. Ich lese noch aus Judas eine Stelle dazu. Przeczytam do tego jedno miejsce z listu Judy. Und da habe ich mal eine Frage, wie das in eurer Bibel steht. Ich chcę pytanie, jak to jest u was napisane. Bei uns ist das ganz erschütternd. W naszym tłumaczeniu jest to bardzo, porusza nas to miejsce. Denn in dem Vers 15, już w wierszu 15 jest napisane, haben wir viermal den Ausdruck Gott los. Gott los. Mamy w wierszu 15 listu Judy mamy 4 razy napisane o bezbożności, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Es ist ja der letzte Brief. Unsere Bibel. Jest to ostatni list zapisany w naszej Biblii. Immer wieder gottlos. I bez przerwy czytamy tu o bezbożnikach. Ist es auch hier viermal? Dreimal. Ah, okay. Also eigentlich ein Wort ist sehr nahe. Dieses. Okay, okay. U nas jest w jednym momencie bezecni napisane. U nich jest 4 razy bezbożne. Aber ist das nicht erschütternd? Ale czy to nie jest poruszające? Gott hat das ganze Wort der Wahrheit uns Menschen gegeben. Bóg dał nam Słowo Boże na cały świat, a widzimy, co z tego wyniknęło. Also ungöttlich ist das, was die Menschen von sich geben. A więc bezbożne to jest coś, co człowiek czyni bez Boga. Und es ist auch leer, substanzlos. Ale widzimy jeszcze, że to jest mowa pusta, czyli tam nie ma w niej żadnej treści.
Es bringt absolut nichts, dieses Reden. Taka mowa niczego nie wnosi. Deshalb nennt Gottes Wort das Reden auch Geschwätz. A więc też i Słowo Boże mówi o tych, że to jest plotkowanie, takie gadulstwo. Es hat einfach kein Niveau. To nie jest nic na poziomie. Und das sollte Timotheus vermeiden. I tego powinien Tymoteusz unikać. Das große christliche Haus umgibt uns und wir selbst Teil dieses großen christlichen Hauses. My już żeśmy mówili o tym wielkim domu i to wielkie chrześcijaństwo nas cały czas otacza. Wir können nicht alles vermeiden. My nie jesteśmy w stanie wszystkiego jakby zmienić czy uniknąć. Aber in unserer Gegenwart können wir was ausüben. Ale to, co jest jakby obok nas, to możemy, na to możemy mieć wpływ. Dass dieses unwürdige und leere Geschwätz nicht vor unseren Ohren sich entfaltet. Żeby ta pusta, pospolita, bezbożna mowa nie była naszym udziałem, żebyśmy nie posługiwali się nią. Aber dieser Vers geht noch weiter. Ale ten wiersz jeszcze dalej postępuje. Du sollst selbst dieses Geschwätz vermeiden. Ty sam musisz się tego strzec. Das sagt, czyli sam tego nie czynić. Nikać, nie słuchać, ale sam tego nie czynić też. Das sagt Paulus seinem geliebten Kind. To mówi Paweł swemu umiłowanemu dziecięciu. Wenn Paulus das schon dem Timotheus sagt, wie viel mehr uns? Jeżeli Paweł to mówi wtedy do Tymoteusza, to o ile bardziej te słowa powinniśmy my wziąć dla siebie. Wir leben in einer wesentlich gottlosen Zeit. My żyjemy przecież w czasie bardzo bezbożnym. Dann gibt er auch in Vers 16 eine Entwicklung an. A widzimy jeszcze w tym wierszu 16 pewien rozwój tej całej sytuacji. Eine Gottlosigkeit zieht die nächste Gottlosigkeit nach sich. Że jedna bezbożność powoduje, że rodzi się następna. Czy można to zrozumieć? Lot war ein gläubiger Mann. Lot na przykład był mężem wierzącym. Er quälte seine gerechte Seele durch das, was er sah und hörte. Czytamy, że on trapił swoją duszę przez to wszystko, co widział. Und doch war er letzten Endes in den Toren Sodoms. Ale jednak zasiadł w bramach Sodomy. Er sah diesen Widerstand. On widział to wszystko, co tam się działo. Dass sein neues Leben sich nicht mit der Umgebung einigen konnte. I on miał w sobie ten, czy walkę w sobie miał, że to nowe życie nie ma nic wspólnego z tym, co go otaczało. Und dennoch ging er von Station zu Station immer weiter, bis er schließlich im Toru Sodom saß. A jednak on cały czas posuwał się od jednego przystanku do drugiego, aż w końcu zasiadł w bramie Sodomy. Das geht hier in erster Linie um christliche Bekenner, die sich dadurch auszeichnen, dass sie ungöttliches und leeres Geschwätz von sich geben. Chodzi tu przede wszystkim w tych wierszach o tych wyznawców chrześcijańskich, którzy prowadzą takie bezbożne życie. Also einmal die negative Entwicklung wird vorgestellt. A więc widzimy tutaj ten rozwój negatywny jest nam przedstawiony. Immer weiter weg von Gott. Coraz bardziej oddalanie się od Boga. Und dann wird auch gezeigt, dass dieses Wort um sich fressen wird wie ein Krebs. Ale dalej jeszcze widzimy, że to wszystko będzie się tak rozwijać jakby rak, jak zgorzel. Das heißt mit anderen Worten Vernichtung. To znaczy, innymi słowami trzeba powiedzieć, dojdzie do unicestwienia. Aufziehung. Zżarcia, zostanie coś pożarte. Es fällt in sich zusammen, ist total krankhaft, führt zum Tod. Jest to po prostu wszystko śmiertelne, śmiertelnie chore. Und es ist um sich fressen, das macht ja auch deutlich, es frisst immer weiter. To znaczy, że cały czas to pożarcie następuje ciągle dalej. Da war ein Mann, der hat eine Säure auf dem Finger bekommen. Eine Säure. Jeden ktoś auf Finger. Jeden człowiek był, który go pokropiło, palec pokropił kwasem. Das fraß immer weiter, immer weiter. I to było tak, następowało, że
cały czas to się przesuwało, to poparzenie dalej i dalej. So ist es auch hier mit diesem Geschwätz. Dokładnie jest tak tutaj z tą mową. Es ist hochgradig ansteckend. Es steckt an. Es steckt an. Es überträgt sich. Wenn einer krank ist, wird der nächste auch krank. Chodzi o to, że to się tak rozwija, że jeśli ktoś jest chory, to też i następny może być chory. To jest zaraźliwe. Jetzt werden zwei Beispiele genannt in Vers 17. Teraz też jeszcze widzimy tutaj dwa przykłady w wierszu 17. Das ist einmal Hymenäus und dann auch Philetus. Czytamy o dwóch, o Hymenäuszu i Filetosie. 1 Timoteusz 1, Vers 20. 1 Timoteusza 1:20. Da finden wir Hymenäus. Znajdujemy tam tego Hymenäusza. Do nich należą Hymenäusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Sie hatten den Glauben, wie es in Vers 19 heißt, von sich geworfen. Oni odrzucili, tak w wierszu 19 jest napisane, i stali się, wiarę odrzucili i stali się rozbitkami we wierze. Sie hatten Schiffbruch erlitten, was den Glauben angeht. Oni tak jakby przeżyli, jeśli chodzi o wiarę, rozbicie, tak by się okręt rozbił. 1 Timoteusz 6, wieder dazu. Jeszcze jedno miejsce z pierwszego listu do Tymoteusza, 6 rozdział. Da haben wir auch einen ähnlichen Charakter. Wir lesen Vers 20 und 21. Czytamy w 20 i 21 wierszu. 6, Vers 20 und 21. 6, 20 i 21 Tymoteuszu. Strzeż tego, co ci powierzono. Unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki, do której nie jeden przystał i od wiary odpadł. Vom Glauben abgekehrt. Odwrócić się od wiary. Wir haben in der Versammlung, sag ich jetzt einmal, gesessen. Myśmy siedzieli kiedyś w zgromadzeniu. Wir haben gut zugehört. Myśmy dobrze słuchali. Haben das Glaubensgut auch als wahr erkannt. Myśmy rozpoznali to, czym jest wiara, jej dobro. Doch haben sie es über Bord geworfen. Ale znowu, a jednak żeśmy to wszystko odrzucili. Das ist eine ganz ernste Sache. Jest to bardzo poważna sprawa. Dann hat man die Wirkung des Heiligen Geistes erlebt. Przeżyło się działanie Ducha Świętego. Ist in diesem Licht gewesen. Było się w świetle Jego. Und geht dann in die Nacht hinaus. A jednak wyszło się znowu w ciemność. Jetzt wird noch ein weiteres Kennzeichen genannt. Dalej jeszcze jest jeden znak szczególny tutaj pokazany. Sie sind von der Wahrheit abgeirrt. Są tacy, którzy z drogi prawdy zboczyli. Der Glaube ist ja diese Kraft, die Aussagen Gottes sich zu eigen macht. Wiara jest siłą, która czyni sobie na własnością te Boże prawdy. Und die Wahrheit, das ist das Wort Gottes. I prawdą właśnie jest Słowo Boże. Das geht dann schließlich so weit, dass sie sagen, die Auferstehung ist schon geschehen. I dochodzi nawet do tego, że niektórzy ludzie mogą mówić, że zmartwychwstanie już dokonało się. Das ist dann, das merken wir sofort, nicht mehr ein klares Schneiden der Wahrheit. Widzimy, że to potwierdza nam, że nie jest to takie dokładne przedstawianie albo cięcie dosłownie prawdy. Sie bringen die Haushaltungen durcheinander. Oni po prostu, pewni ludzie po prostu mieszają pewne fakty. Mit diesem Problem hat ja auch die Thessalonicher zu kämpfen. Z tym problemem również zetknęli się Tesaloniczanie. Davon berichtet ja der zweite Thessalonicher Brief. O tym mówi nam drugi list do Tesaloniczan. Da waren Männer aufgetaucht, die gesagt haben, die Auferstehung ist jetzt. Bo tam w tym czasie pojawili się pewni ludzie, którzy mówili, że zmartwychwstanie już się dokonało, umarłych. Und Paulus beweist dann, indem er einen chronologischen Ablauf darlegt, dass das nicht sein kann. I Paweł w tamtym liście chronologicznie przedstawia, że coś takiego nie mogło jeszcze mieć miejsca.
Es sind nicht nur einfach Behauptungen, sondern es werden auch lehrmäßige Grundsätze davon abgeleitet. To chodzi tutaj też i przede wszystkim o te prawdy, które dotyczą nauki Słowa Bożego. Nie chodzi tylko o jakieś dowody. Sie sind nicht nur vom Glauben abgeirrt. Oni nie tylko zboczyli z drogi prawdy. Sie sind nicht nur von der Wahrheit abgeirrt. Oni nie tylko odstąpili od prawdy, sondern jetzt geht es noch weiter. Sie zerstören den Glauben anderer. Oni również podważają albo niszczą wiarę innych. Und damit merken wir, wie gefährlich, wie ansteckend das ist. Widzimy więc, jakie to jest niebezpieczne i zaraźliwe. Vers 19. Wiersz 19. Wir lesen einmal den Vers. Przeczytajmy go. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Man möchte sagen, wenn das so schwierig ist, wenn so viel Ungeordnetes zwischen Wahrheit und Unwahrheit besteht, wer hat dann noch den Durchblick? Kto ma w to wgląd, jeśli tak wiele rzeczy złych i dobrych stoją obok siebie? Kto właściwie może to wszystko dobrze widzieć? Das sind ja oft schleichende Prozesse. To niekiedy są bardzo długie procesy. Und dann ist dieser 19. Vers wie so ein Fels in der Brandung. A więc ten 19. wiersz jest tak jakby taką podporą czy umocnieniem. Da ist ein Grund Gottes. Jest tu pokazana pewna Boża zasada. Wir haben da sicherlich alle schon mal so Felsen an der Küste gesehen. Wielu z nas pewnie widziało już różne skały nad brzegiem czy na morzu. Die Brandung geht dagegen Jahrhunderte schon und der Felsen ändert sich nicht. Przychodzą różne fale, przypływy, odpływy, ale skały się w ogóle nie poruszają. Aber hier geht es um noch viel mehr. A tu jeszcze chodzi o coś bardziej mocniejszego. Es ist der Grund Gottes. Tu widzimy Bożą zasadę, unerschütterlich, która jest niewzruszona. Mach kommen, was da kommen will. Może przyjść nie wiadomo co, obojętnie co. Dieser Grund ist so sicher, wie Gott sicher ist. Ta zasada jest tak pewna, jak pewny jest Bóg. Deshalb nennt die Schrift auch hier der feste Grund Gottes. Dlatego tu jest napisane, że to jest mocny, niewzruszony fundament. Er steht, er kann nicht hin und her diskutiert werden. On nie może, on stoi cały czas pewnie, nie można dyskutować nad tym. Und dieser Grund hat sogar noch ein Siegel. A ta zasada ma pewną pieczęć. Ein göttliches Siegel. Jest to pieczęć Boża. Das besteht aus zwei Seiten, dass die eine Seite heißt, der Herr kennt die Seins. Ta pieczęć ma dwie strony. Na pierwszej stronie napisane jest, że Pan zna tych, którzy są Jego. Ist es ein Gläubiger? To jest wierzący? Ist es einer, der einen gottesfürchtigen Wandel auch hat? To jest ten, który jest bogobojny? Oder ist es ein Ungläubiger? Albo jest to niewierzący. Wer gibt die Antwort? Kto da odpowiedź? Der Herr kennt die Seins. Pan z nas, którzy są Jego. Das ist unendlich schön. To jest nieskończenie piękne. Jetzt stehen wir aber vor dem Herrn. Wszyscy teraz stoimy przed Panem. Und sehen auch unser Versagen, ein bisschen von unserem Versagen. My widzimy coś z tego w nas, w czym zawodzimy. Denn bei wem wäre alles hundertprozentig? Wiesz, kto jest taki, który w 100% jest dobrze stoi? Nein. Der Herr kennt die Seins. Ale Pan zna wszystkich tych, którzy są Jego. Lesen aus Johannes 10. Przeczytajmy Jana 10 rozdział. Johannes 10, Vers 3. Trzeci rozdział, 10 rozdział, trzeci wiersz. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Der Herr als der gute Hirte kennt jeden Namen seiner Schafe. Pan jako dobry pasterz zna imię każdej swojej owcy.
ganz gleich wie der praktische Zustand ist, er kennt sie und er hält an ihnen fest. Bez względu na to, jaki jest stan tej owcy, on zna ją zawsze i trzyma jej ją mocno. Im gleichen Kapitel Johannes 10, Vers 27 bis 29 lesen wir. W tym samym rozdziale, od wiersza 27 do 29 czytamy: Owce moje głosu mojego słuchają, ja znam je, a one idą za mną. Ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki. I nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich. I nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Heute gibt es eine Lehre. Dzisiaj też jest taka nauka, która mówi, że my możemy znowu iść na zatracenie. Wenn wir nicht treu sind bis zum Ende. Jeśli nie będziemy wierni aż do końca, da dürfen wir ganz befriedigt sein. Możemy być bardzo wdzięczni. Diese beiden Stellen, Johannes 10, Vers 3, 27 bis 29, beweisen das Gegenteil. Że te dwa wiersze, 10 rozdział, 3 wiersz i 10 rozdział 27 do 29, zaprzeczają temu. Das verstehen auch die Kinder. Również i dzieci to rozumieją. Aus der Hand Gottes, aus der Hand des Herrn Jesus, kann uns keiner helfen. Że z ręki Bożej, z ręki Pana Jezusa nikt nie może nas wydrzeć. Jetzt kommt die andere Seite des Siegels. Teraz przyjrzyjmy się tej drugiej stronie tej pieczęci. Da heißt es, jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Jest wzywany, aby ten, kto wzywa imienia Pańskiego, odstąpił od niesprawiedliwości. Also, das Nennen des Namens ist ausschlaggebend. Wenn ich den Namen des Herrn nenne, dann ist davon etwas abzuleiten. A więc jeżeli ja wzywam imienia Pańskiego, to ma to pewne zobowiązanie. Dann bin ich auch verpflichtet, von jeder Ungerechtigkeit mich fernzuhalten. A więc jestem zobowiązany odłączyć się od niesprawiedliwości. Natürlich ist es bei uns so, dass auch Schwachheit da ist. Oczywiście, że jest też i między nami tak, że widzimy słabość. Aber ein Wiedergeborener hat ja ein neues Leben. Ale ktoś, kto się nowo narodził, ma nowe życie. Und das hat auch seine Freude an dem Guten, an dem Schönen, an Feinen. I wtedy to życie ma radość z tego, co jest piękne, co jest dobre, co jest właściwe. Und es ist eine Frage, ob ich grundsätzlich in der Ungerechtigkeit lebe. I teraz pytanie zachodzi takie, czy ja jakby zasadniczo żyję w konkretnej rzeczy, która jest niesprawiedliwa, niewłaściwa. Oder ob ich den Wunsch habe, in Gerechtigkeit zu leben und hier und da auch in praktischer Ungerechtigkeit nun mal falle. Albo pragnę żyć w sprawiedliwości i strzec się tego wszystkiego, co jest niesprawiedliwe. Wenn wir jetzt also uns fragen müssen, jeśli teraz musimy się zapytać, ist er nun gläubig oder ist er nicht gläubig? Jeśli ktoś, o kimś na przykład, czy ktoś jest wierzący, czy jest niewierzący, dann müssen wir sagen, wir können es vielleicht nicht erkennen. To musimy odpowiedzieć jasno na to pytanie, że nie jesteśmy w stanie na to udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Mateusz 7, Vers 20 sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Co prawda, Mateusz 7, 7 rozdział 20 mówi, po owocach ich poznacie. Wenn einer in praktischer Ungerechtigkeit seinen Weg geht, jeśli ktoś żyje w praktycznej niesprawiedliwości, czyli prowadzi grzeszne życie, dann können wir nur sagen an dieser Stelle Matthäus 7, Vers 20, wir haben kein Zeugnis davon. To możemy powiedzieć na podstawie tego wiersza z Mateusza 7, 20, że nie wydaje ten ktoś żadnego świadectwa. Jetzt haben wir in Vers 20 einen neuen Gedanken. A w wierszu teraz 20 mamy następną, kolejną myśl. Da haben wir jetzt dieses große Haus, von dem wir früher schon mal gesprochen haben. Teraz pokazany nam jest tutaj wielki dom, o którym żeśmy już wspominali wcześniej. In diesem Haus sind verschiedene Haushaltsgegenstände. W tym wielkim domu są różnego rodzaju domowe przybory.
Sie werden unterschieden. Zunächst nach den Materialien. One są tutaj rozróżnione, po pierwsze ze względu, czy podzielone ze względu na materiał. Da waren also goldene Gefäße, da waren silberne Gefäße, da waren hölzerne und irdene. Widzimy więc tutaj złote, srebrne, drewniane i gliniane. Da haben wir keine Schwierigkeit, auch heute haben wir unterschiedliche Haushaltsgegenstände mit unterschiedlichen Materialien. Nie jest to dla nas żadną trudnością, również dzisiaj w domach znajdują się naszych różnego rodzaju przybory, naszynia. Und wir können vielleicht sagen, im Blick auf die Materialien, możemy powiedzieć na przykład, rozpatrując to pod, z punktu widzenia właśnie jakości materiału, dass goldene und silberne ja Edelmetalle sind, że te złote i srebrne to są naczynia z metalów, metali szlachetnych. Die sprechen von der göttlichen Gerechtigkeit oder von der Erlösung. One przedstawiają nam Boże wykupienie i Bożą sprawiedliwość. Und es sind symbolische Ausdrücke für solche, die Leben aus Gott haben. I one są symbolicznym przedstawieniem takich, którzy mają życie z Boga. Dann haben wir hölzerne und irdene. A potem mamy naczynia drewniane i gliniane. Das ist ein symbolischer Hinweis für solche, die kein Leben aus Gott haben. To widzimy tutaj symboliczną wskazówkę na tych, którzy nie mają życia z Boga. Und jetzt kommt eine zweite Unterscheidung. A teraz widzimy w drugiej połowie tego wiersza inny podział. Die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Jedne z tych naczyń są do celów, służą do celów zaszczytnych, a inne do pospolitych. Ein Gegenstand kann also den Hausherrn ehren. A więc pewne mogą tego pana szczycić. Kann ihn auch verunehren. Ale mogą też go zniesławiać. Indem zum Beispiel etwas ganz Schmutziges auf dem besten Tisch ist. Jeśli na przykład coś by bardzo zanieczyszczonego było na tym przedniejszym stole. Und im geistigen Bereich? A w duchowym zakresie? Dann ist jeder Ungläubige ein Gefäß zur Unehre. Każdy niewierzący jest naczyniem ku niesławie. Warum? Dlaczego? Er ehrt ja nicht diesen Besitzer des Hauses. Gott. On po prostu nie czci tego, który jest panem tego domu, czyli Boga. Auch wenn ich im Eigenwillen meinen Weg gehe. Również wtedy, kiedy ja idę drogą samowoli. Dann ehre ich auch nicht den Hausherrn. To wtedy również nie zaszczycam, nie daję czci, oddaję czci temu właścicielowi. Aber wenn ich den Wunsch habe, als guter Streiter Jesus Christus, mich ihm zur Verfügung zu stellen. Ale jeśli mam takie pragnienie, aby jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa uczcić go, dann bin ich zu seiner Ehre. To wtedy staram się, aby być u jego czci. Przypomnijmy sobie raz jeszcze to. 1 Samuel 2, die mich ehren, werde ich ehren. 1 Samuela, 2 rozdział, kto mnie czci i ja go uczczę. Wir sind zu Ehre. My jesteśmy ku czci. Wenn wir nach den Gedanken Gottes unseren Weg gehen. Jeśli według myśli Bożych idziemy naszą drogą. Und er ehrt uns selbst. A on wtedy sam nas też uczci. Jetzt kommt Vers 21. I teraz czytamy wiersz 21. Wenn nun jemand sich von diesem reinigt. Kiedy się kto czystym zachowa albo oczyści. Im Psalm 93, Vers 5 gibt es eine sehr markante Stelle. W Psalmie 93, wierszu 5 jest bardzo znaczące słowo napisane. Das ist der letzte Satz in dem Psalmen. To jest ostatni wiersz. Ozdobą domu Twego, Panie, jest świętość po wsze czasy. Das Kennzeichen des Hauses Gottes ist die Heiligkeit. A więc cechą domu Bożego jest świętość. Und diese Heiligkeit wird nicht von uns definiert. A ta świętość nie na tej świętości my nie możemy zdefiniować. Sondern ist die Zuwendung auf Gott persönlich. Bo to jest rzecz, która należy osobiście do Boga.
und indem wir uns reinigen von den Gefäßen der Unehre, a kiedy my się oczyszczamy z tych naczyń, od tych naczyń ku niesławie, werden wir automatisch ein Gefäß zur Ehre. Czy pospolity, wtedy jesteśmy od razu automatycznie ku czci, naczyniem ku czci. Warum reinigen wir uns? Pardon? Warum reinigen wir uns? Dlaczego my się oczyszczamy? Wollen wir besser sein als andere Christen? Czy chcemy być przez to lepsi niż inni chrześcijanie? In keiner Weise. W żadnym wypadku. Sondern? Tylko? Wir möchten ihm wohlgefallen. Chcemy się jemu podobać. Haben wir das nicht gelesen? Czy myśmy tego nie czytali? Vers 4. Damit er dem gefalle, der ihn angeworfen hat. Aby się podobać, drugi rozdział, czwarty wiersz, temu, który nas do wojska powołał. Einer, der die Gnade Gottes erlebt hat, ten, który przeżył Bożą łaskę, wie sie in der Ewigkeit schon tätig war, która już w przeszłej wieczności działała dla nas, und dass wir selbst eingebunden sind in diese Gnade Gottes, i która jest, którzy jesteśmy z tą łaską powiązani, byliśmy już, der wird normalerweise alles daran setzen, dass er diesem, der die Gnade offenbart hat, auch gefallen kann. To wtedy ci wszyscy, którym ta Boża łaska została okazana, będą się troszczyć o to, aby się jemu podobać. Er wird alles daran setzen. On wszystko tak będzie się starał o to, dass gesetzmäßig gekämpft wird. Vers 5. Nach dem Wort Gottes gekämpft. Będzie też i tak, że ten ktoś będzie walczył, czy chodził według Słowa Bożego. Er wird alles daran setzen. Jetzt bin ich bei Beispiel 3. On będzie się troszczył o to, i to jest ten trzeci przykład, o którym żeśmy mówili w drugim rozdziale. Bei diesem Ackerbauer, der die Geduld haben muss. Mówiliśmy o tym rolniku, który musi być cierpliwy. Geduld zu haben. Będziemy mieli cierpliwość. Das Haus Gottes wird aus lebendigen Steinen gebildet. 1. Petrus 2. Ten dom Boży jest budowany ze żywych kamieni. Vor dem Hintergrund gehört jeder Wiedergeborene dazu. A więc każdy, który jest nowonarodzony, należy do tego, tej budowli. Manche liebe Kinder Gottes verstehen gewisse Dinge des Wortes Gottes nicht. Niektóre dzieci Boże nie rozumieją pewnych rzeczy ze Słowa Bożego. Unsere ganze Liebe, unsere ganze Zuneigung dürfen wir ihnen geben. Nasza cała miłość powinna też wyjść naprzeciw. Wir sehen sie auch in den einen Brot, was wir sonntags vor uns haben. My widzimy wszystkich wierzących w jednym chlebie, na który patrzymy w niedzielę. Wir erkennen sie als Glieder des einen Leibes an. My widzimy ich jako członki jednego ciała. Wir möchten sie auch ehren. My chcemy też ich uczcić. Aber wenn sie bewusst im Bösen verharren, ale jeśli oni w jakichś złych rzeczach trwają, nachdem wir ihnen vielleicht deutlich gemacht haben, dass sich das nicht mit Gottes Wort deckt, kiedy żeśmy im może wskazali, że to co czynią jest niezgodne ze Słowem Bożym, dann können sie keine Gefäße zur Ehre des Herrn sein. To wtedy też oni nie mogą być naczyniami ku czci Pana. Noch einmal, es geht nicht um Unwissenheit. Nie chodzi tutaj o niewiedzę. Da sollen wir Geduld haben. My powinniśmy być też i cierpliwi. Da sollen wir ihnen das Wort deutlich machen. Powinniśmy im też jasno, wyraźnie słowo przedstawić. Da sollen wir ihnen die Liebe des Herrn deutlich machen. Powinniśmy im to jasno przedstawić miłości Pańskiej. Aber wenn einer bewusst das ablehnt, ale jeśli ktoś świadomie tę rzecz odrzuca, dann kann er kein Gefäß zu Ehre sein. To nie może być naczyniem ku sławie, ku czci. Und wir können auch kein Gefäß zu Ehre sein. A my też możemy być naczyniami ku niesławie. Wenn wir uns nicht absondern. Jeśli się od tych rzeczy nie odłączymy. Das macht diese Stelle eindeutig klar. To słowo nam mówi, tutaj to miejsce mówi nam dokładnie o tej rzeczy. Es geht nicht um besser wissen wollen. Tu nie jest napisane, abyśmy mieli być lepsi.
Wir wollen keinerweise in Wortstreit verfallen, Vers 14. My nie chcemy, tak jak w wierszu 14, żeśmy czytali, z kimś się sprzeczać na jakiś temat, sondern in Ruhe die Dinge vor dem Herrn erörtern. Ale w pokoju pewne rzeczy przedstawić. Und dann wird der Herr uns Verständnis geben in allen Dingen, Vers 7. Ale Pan wtedy da nam zrozumienie wszystkiego, tak jakbyśmy to czytali w wierszu 7. Also, wenn wir uns absondern, sind wir Gefäße zu seiner Ehre. A więc jeśli się odłączamy od rzeczy złej, to wtedy jesteśmy naczyniami ku czci. Ist das nicht schön? Czy to nie jest coś pięknego? Indem wir uns absondern von allem Menschlichen, kommen wir auf der Grundlage der Einheit des Leibes zusammen. Kiedy odłączamy się od wszystkiego, co jest ludzkie, to wtedy tak jesteśmy na tym właściwym miejscu. Efezjan 4. Efezjan 4 rozdział. Und wir ehren den Herrn. I wtedy czcimy Pana. Der bis heute für nichts geachtet worden ist. Der für bis heute für nichts geachtet worden. Dieser Herr ist für. Który do dzisiaj nie jest, jest uważany za nic. Ist das nicht der Mühe wert? Czy nie jest to godne, aby się trudzić? Dann wird eine zweite Eigenschaft gezeigt, geheiligt. I teraz druga cecha jest tutaj pokazana, aby się uświęcić, poświęconym. Es ist eine Heiligkeit, die von außen auf uns zukommt. Jest to świętość, która jakby przychodzi do nas z zewnątrz. Der Herr bewirkt ja diese praktische Heiligkeit, dass wir uns trennen von solchen, die im Eigenwillen ihren Weg gehen. Pan po prostu docenia to, że my się odłączamy od tych rzeczy niesprawiedliwych. Dann werden wir auch nützlich sein. Ale też i potem możemy stać się przydatnymi. Philemon, von ihm heißt es, er war einst unnütz. O Filemonie jest napisane, że on był nieużyteczny. Jetzt war er aber nützlich. Ale teraz stał się użyteczny. Und auch wir werden nützlich sein. I również i my możemy stać się użytecznymi. Wem denn? Komu? Dem Hausherrn. Panu, gospodarzowi. Dem Herrn Jesus Christus. Jezusowi Chrystusowi. Wir haben vorher gelesen, dass dieses Geschwätz unnütz ist. Myśmy czytali wcześniej, że ta mowa byle jaka jest nieużyteczna. Aber jetzt auf einmal zeigt er uns, wir können nützlich sein, dem Hausherrn. Ale teraz widzimy, że nagle możemy okazać się użytecznymi gospodarzowi domu. Und dann zeigt er uns, zu jedem guten Werk bereitet. I jeszcze jest napisane, do wszelkiego dzieła dobrego przygotowani. Indem wir die ganze Wahrheit festhalten. Wtedy, kiedy trzymamy się prawdy, całej prawdy. Aus Liebe zu dem Herrn. Z miłości do Pana. Und in Geduld. I cierpliwie czekając na wszystko. Sind wir automatisch zu jedem guten Werk bereitet. Jesteśmy przygotowani do każdego dobrego dzieła. Das ist eine grundsätzliche Aussage. To jest bardzo podstawowa wypowiedź, die auf jeden Gläubigen zutrifft, der sich in dieser Weise reinigt. Która dotyczy każdego wierzącego, oczyszczającego się w ten sposób, tak żeśmy czytali. Natürlich kommt hier hinzu. Oczywiście, że zdarzy się, dass wir das Selbstgericht praktisch üben. Erste Klasse. Że niekiedy musimy dokonać samo oczyszczenia się praktycznego. Pierwszy Jana, trzeci rozdział. Wir lesen die Verse 2 und 3. Trzeci rozdział. Drei, Vers 2 und 3, ja? Ja. Pierwszy z Jana, trzeci rozdział, drugi i trzeci wiersz. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Wir werden einmal offenbar der Welt. Tu jest objawiony świat. Und dann wird die Welt feststellen. I świat wyraźnie zauważy,
dass wir ihm, dem Herrn Jesus Christus, der in Herrlichkeit erscheint, gleich sein werden. Że my będziemy identyczni, tak jak Pan Jezus, który się objawi. Denn wir werden ihn sehen, gdyż my go będziemy widzieć, wie er ist. Takim, jakim on jest. Und jeder, der diese Hoffnung hat, jeśli ktoś ma taką nadzieję, dass wir den Herrn Jesus sehen und mit ihm verherrlicht auf dieser Erde erscheinen werden, że będzie Pana Jezusa widział i kiedyś się objawi z nim na tej ziemi, der wird nicht aufgefordert zur Selbstreinigung, zum Selbstgericht. To nie jest, to jest wzywany do tego, żeby się oczyszczał. Hier wird einfach festgestellt, der reinigt sich selbst. To jest napisane wyraźnie, że on się sam oczyszcza. Und zwar mit der Reinigkeit, die er selbst, Jesus Christus, hat. A więc tą, w ten sposób, jaką czystością, jaką sam ma Pan Jezus, jaki on jest czysty. Lese noch aus 2 Timotheus 3. Jeszcze przeczytałem jest drugi wers 17. To Mateusza 3 rozdział 17 wiersz. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Da wird deutlich gemacht in Vers 16, wozu das Wort Gottes gegeben worden ist. W wierszu 16 jeszcze wcześniej czytamy, do czego dane nam zostało Słowo Boże. Dazu gehört auch, dass der Mensch Gottes vollkommen sei. I to Słowo Boże, ono jest dane po to, aby człowiek Boży był doskonały. Und zu jedem guten Werk völlig geschickt. I był przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. Wenn ich einen Teil der Wahrheit nicht anerkenne, dann bin ich nicht zu jedem guten Werk völlig geschickt. To nie jestem, jeśli nie będę znał Słowa Bożego, to nie będę przygotowany do takiego dzieła dobrego. Wenn ich nur das Evangelium der Gnade Gottes in seinem engsten Charakter anerkenne, jeśli tylko poznam na przykład Ewangelię łaski w jakimś wycinku, dann kann der Herr mich nicht für andere Dinge gebrauchen. To Pan nie będzie mógł mnie wykorzystać dla innych rzeczy. Vielleicht kenne ich auch gar nicht mehr. Może też i nie znam jej. Ganz gleich wie. Ich bin dann nicht zu jedem guten Werk geschickt. Jeśli tak jest, to nie będę przygotowany do dobrego dzieła. No eine Stelle aus Titus 3. Jeszcze jedno miejsce z Tytusa, trzeci rozdział. Vers 1. Pierwszy wiersz. Przypominaj im, aby z wiecznością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Da haben wir wieder zu jedem guten Werk nicht bereitet. Das war die grundsätzliche Aussage. Nie, tu jest napisane, abyśmy byli dobrego, wszelkiego dobrego dzieła przygotowani. Sondern hier heißt es, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Jest napisane, abyśmy byli gotowi, nie tylko przygotowani, ale gotowi. Wir können grundsätzlich die Fähigkeit in uns haben. My możemy w zasadzie taką możliwość mieć w sobie. Aber wir können auch keine praktische Bereitschaft haben. Ale możemy nie wykazać praktycznej gotowości. Aber gerade das möchte der Herr auch. Ale właśnie tego życzy sobie Pan od nas. Wenn seine Gnade die Willigkeit in uns hervorgebracht hat, ein Gefäß zu seiner Ehre zu sein. Jeśli w nas właśnie będzie taka wewnętrzne przekonanie o tym, aby być dla niego użyteczny, dann möchte er auch bei uns sicherlich zu Recht eine Bereitschaft haben. On chce widzieć też u nas gotowość do wykonania czegoś. Wir fassen noch einmal zusammen. Chcielibyśmy teraz krótko to podsumować. Wir finden hier in diesem Abschnitt die gute Lehre. My widzimy w tym odcinku dobrą naukę, wie sie zu einer guten Praxis führt, która może prowadzić nas do dobrego, praktycznego życia. Wie sie auch in Tagen des Verfalls und des Niedergangs, która może być w tym, w tych dniach upadku, vollkommene Klarheit schenkt, całkowicie podtrzymywana, den ganzen Segen und die Anerkennung des Herrn nach sich zieht.
i może to powodować całe błogosławieństwo, które Pan zsyła nam, jeśli podtrzymujemy ją. Und uns dahin führen will, dass wir zu jedem guten Werk bereitet sind. I może nas to prowadzić do tego, że jesteśmy gotowi do wykonania każdego dobrego dzieła. Das kommt nicht über die Schiene des Hochmuts. To nie wychodzi z pobudek z pychy, która w nas jest, sondern nur aus Liebe zu ihm. To wychodzi z miłości do niego. In der Unterordnung unter seinem Willen. W tym, że jesteśmy podporządkowani jego woli. Und indem wir Geduld haben. I w tym, że jesteśmy też i cierpliwi do wykonywania tego dzieła. Und dann wird eines Tages die Anerkennung des Herrn kommen. I wtedy też i przyjdzie uznanie, którym obdarzy nas Pan. Lesen noch einmal w Kapitel 4, Vers 7. Przeczytajmy w 4 rozdział 7 i 8 wiersz. Z tego drugiego listu do Tymoteusza. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Auch allen, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Wszystkim, którzy miłują Jego przyjście. An wen denkt Paulus da? O kim tu myśli Paweł? An uns, die wir heute übertreiben ein bisschen in Grabow zusammen sind. O wszystkich nas, którzy tu jesteśmy w Grabowie. Das möchte der Geist Gottes. Tego właśnie chce Duch Boży. Dass wir genau dieses Ziel, was Paulus erreicht hat, diese Anerkennung des Herrn, auch auf unserem Leben erfahren. Abyśmy również doznali takiego uznania, które przeżywał Paweł w tym miejscu, kiedy wypowiada te słowa. Welch eine Freude für ihn. Jaka radość dla Niego, uns diese Anerkennung zu geben. Aby dać nam takie poznanie, uznanie. Ist er es nicht wert? Czy nie jest to godne, aby tego pożądać? To nie jest tego godne?